robicie na XXI jest możliwe i upraszam wszystkich o kulturę wypowiedzi, zamykanie mikrofonów, jeśli ktoś się nie wyraża, bo to zakłóca. Jeśli pozwoli gość nam na rejestrację, to będziemy rejestrować dla tych, którzy nie braliby dzisiaj czynnego udziału w spotkaniu. Najpierw będzie wykład, niech się gość wypowie. Jak gość ma znać, że już skończył, to będą możliwe zadawanie pytań i uprzejmie proszę nie przerywania wypowiedzi, wchodzenie w zdanie i tam przekrzykiwanie się typu, że ty taki i owaki, jak tutaj nam przed chwilą któryś był uprzejmy zaprezentować. Ja zmieniłem mu status, był to mój gość, ja sobie go sam zaprosiłem i że tak powiem, skowałem sobie sam bacik na siebie. Przykro mi z tego powodu, że innego gościa obraził. Mi się nie podoba. Możemy się kłócić na argumenty, to powinno mieć sens. I można, jeśli są takie drastyczne sprawy, wyjaśniać na privie, a nie tutaj publicznie kogoś obrażać. To on taki jest, nie podoba. Do mnie kiedyś też tam na tym głosie coś tam zaczął startować, ale ja sobie poradziłam szybko z nim. No. A dziadu mi powiedział, nadzieję, że mam małego. Też go uciszyć. Kogo masz? Oglądasz sobie? Widział czy stosował? Nie wiem właśnie. No. Różdżka powiedziała. Co ty Rafał powiedziałeś, że co? Że mam małego powiedziałeś. A że ty masz, to ja nie wiem. Nie wahadełkiem się posługuje. To Joachim powiedział, to wahadłem stwierdził, nie? No. Aha. Masz minus trzy masz, nie? Nie masz coś tyle, Rafał. No, wyłącza cię, bo już prywatne rzeczy tu wychodzą. Musisz się kąpać w ciepłej wodzie, Rafał. Dobra. Leonie, jak mógłbym cię prosić, Leon? Jesteś? Czy uciekłeś? Jestem. Ojej. Jesteś. Wysłałem ci tam nazwę tego mojego gościa. Ja mu wysłałem, ale nie wiem, może źle to zrobiłem. Jakbyś go mógł zaprosić od ciebie? Teraz dopełnię formalności. Okej, dzięki. A ja w związku z tym, że to już tak coraz bliżej celu. O, Bodzio uciekł, no. Myślałem, że będzie. Nie, jest. Dobra, bo mi tu znowu zeszło. Mam parę komunikatów. Jeżeli pozwolicie, to bym chciał... Ja jestem, ale w Lidlu, sorry, ci przeszkadzam, ale chciałem poinformować, że nie będę się udzielał przez najbliższe pewnie 45 minut, więc no, nie musicie mnie wywoływać, staram się nasłuchiwać. Ale no przepraszam, na razie jestem w sklepie z rodziną. Robię zapasy. Najważniejsze, że cię widać. A czemu w Lidlu nie masz jakiegoś swojego sklepu polskiego, tylko Lidl? Lidl mam od razu za budynkiem ode mnie, a polskie sklepy o tej godzinie są zamknięte, a ja robię wieczorami dopiero po pracy zakupy rodzinne. No i w Lidlu robię zapasy typu dużo ryżu, dużo sosów pomidorowych. Ja mam całą szafę, znaczy pół szafy z zapasów, a chcę zrobić całą. Więc co tydzień chodzę i robię duże zapasy. Ryżu może ci wysłać bezpośrednio tutaj od nas. Tak, wagon, pół wagonu czy ile? Dobra, to później. Teraz gadajcie. A ja mam pytanko. A ja mam pytanko, bo zaprosiłem tu jedną osobę, ale nie widzi w ogóle po prostu tutaj no kanałów głosowych, nie? Oj, to techniczne sprawy to do technicznych ludzi. Zaraz admini poproszę zmienić status, tylko podaj. Nick osoby, którą zaprosiłeś, ma twoje plenipotencje. No czekaj. Już, momencik. Witam wszystkich. Siema, Peter. To jeszcze tak tylko dodam od siebie, jako tego na emigracji w UK,
Erneście, są tutaj polskie sklepy. Ja mieszkam w mieście, gdzie polskie sklepy są na prawie każdym rogu. Aczkolwiek one są głównie prowadzone przez Hindusów i Pakistańczyków. Jeden jest polski sklep, który jest prowadzony przez Polaka. Więc jak automatycznie się możesz domyśleć, ceny w tych sklepach niestety, ale są czasami kosmiczne. Ja potrafię w Sainsbury'em czy w Tesco kupić łakocie, polskie łakocie z Wawela i tak dalej, taniej niż w tych sklepach. To dajcie jakieś adresy czy coś, prześlecie na jakieś tam pieniądze na konto, to wam pójdę tutaj do sklepu i nakupuję Michałków, jakichś innych tam, no. A trafiłeś w sedno, Michałki to moje ulubione. Ale też kasztanki. Kasztanki też są. Polo. I Grześki. O, słuchajcie. Jeszcze po dwie parówki dorzucimy, nie? Nie, dzięki, glifosat to zatrzymaj. A jeszcze kiedyś były o wiele lepsze niż te Principolo i tak dalej, były wafle teatralne się nazywały. To były najlepsze wafelki, bo one były w prawdziwej czekoladzie. To już nie ma. Ale czyli to był wyrób teatralny? To jeszcze chyba wtedy była Goplana, jak się nie mylę. Albo coś takie bardziej lokalne. 22 lipca. Krakowskie. 22 lipca może. Krakowski to Wawel, nie? Tam jeszcze jakiś Kopernik, wiem, że był z Krakowa, coś takiego, też. Jakaś taka. Kopernik to z Torunia. Pierniki torunickie. Tak, ale to wiesz, jak my mamy Kopernika w Slau, człowieku, no to co ty będziesz tu mówił? Tak. Kopernik była kobietą, słuchaj, nie? Tak, bo Olga. W Norwegii polskie sklepy są prowadzone przez Polaków, a te, które mają wyroby polskie, to właśnie tak jak mówisz, Pakistany albo Turki. W Norwegii to głównie Turki. Bo Pakistany to bardziej się zajmują taksówkami, mają opanowane wszelki transport osobowy. Taksówki, autobusy i tak dalej. Z kolei Turki żywność. No i Pakistany jeszcze specjalizują się w okradaniu. Mataczeniu, okradaniu, zamawiają usługi, potem nie płacą albo zbijają ceny, że się nie umówili i tak dalej. To jest ich specjalność. Także na Pakistanów to uważajcie. Dobra, parę komunikatów. Jak wszystkim wiadomo albo nie wiadomo, od 1 kwietnia rusza spis narodowy, powszechny ludności i mieszkań. Więc dobrze sobie uświadomcie, o co tu chodzi, jeżeli to jest ludności i mieszkań. I teraz proponuję złożyć odmowę udziału w takim spisie. Ja postaram się jakiś taki druczek tam zamieścić, to bym prosił Sewianina, żeby to w dokumentach, które będzie można pobrać, to w tym tygodniu jak najszybciej bym to umieścił. I po prostu nie dajcie się zapędzić w kozi róg i unikajcie tych rachmistrzy udzielania im informacji, albo po prostu poinformujcie, że za udzielenie informacji muszą wam zapłacić. Bo jeżeli chodzi o ten wpis, no to jest po prostu, ma doprowadzić do spisu inwentarza, który mogą wam w przyszłości zabrać. Drugi komunikat to jest taki, że prawdopodobnie 30 marca nasz kochany Sejm przystąpi do ratyfikacji zasobów Polski do zasobów Unii Europejskiej i praktycznie sceduje, oczywiście pewnie zrobią to w nocy, żeby ludzie nie orientowali, o co chodzi. Ale nastąpi prawdopodobnie przekazanie Unii Europejskiej przez ręce Komisji Unii Europejskiej nakładanie podatków na Polskę. I wszelkie podatki będą prawdopodobnie nakładane nie przez nasz rząd, tylko przez Komisję Europejską. I to jest sprzeczne z konstytucją, więc jeżeli ktoś jest w stanie i w mocy złożyć protest na ręce
posłów, senatorów, to bym też prosił, żeby to wejść na stronę jakiegoś posła senatora i bombardować ich, nie zgadzać. Bo doprowadzą do tego, że pozbędą nas wszystkiego. Oprócz zasobów, to jeszcze zabiorą nam wszystko, co posiadamy. Więc te dwie sprawy jakby nie chciał się łączyć z sobą i to są takie komunikaty na dzień dzisiejszy. Jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć, no nie wszyscy, co wiem, respektują pewne osoby, ale bardzo dużo czasu i energii poświęca Ewa Żółska na ten temat i proponuję wysłuchać parę jej spotkań na różnych kanałach YouTube'owych. Także to są krótkie, powiedzmy, wypowiedzi. No to jeszcze jest jedna, Ernest, wiadomość, bo 5 maja wchodzi w życie jakaś tam ustawa i tak w skrócie będzie tak: automatyczne obywatelstwo polskie dla każdego imigranta z Izraela, podatek reintegracyjny za przemieszczenie, 3,3 miliona Żydów będzie do Polski przyjeżdżało. Hebrajski ma być jako język urzędowy drugi w Polsce, a Senat mają zmienić na rząd mniejszości etnicznej, coś takiego. I to jest już podpisane, mogę wam wysłać zdjęcie nawet, bo mam screena, bo ktoś mi to poprzysyłał, tylko że to na Facebooku to znowu jest i nie da się tutaj udostępnić. To jest za długi tekst, żeby zdjęcie zrobić. Discord, Leon, ogólne dokumenty, rozmawiamy, tutaj wysyłam. Dobra. No było takie. No i poszło. Poszło, kto to podpisał, nie? No to możecie zobaczyć. Umawiające się strony powiadamiają się wzajemnie w drodze pisemnej. Co to jest? Notyfikacji. Kanałami dyplomatycznymi o zakończeniu procedur. No to przeczytacie sobie na tym zdjęciu. Sporządzono w Jerozolimie 22.11.2016. Także nie dość, że tu. Tak, mam na Facebooku to. No. Nie dość, że tutaj z tym, tą pierwszą ustawę wprowadzają te spisy i to jeszcze, no to teraz jeszcze tych Żydów tutaj, kurwa, nam dokoptują. No, no to teraz wam się może bardziej oczy zaczną otwierać na niektóre sprawy i więcej rzeczy będziecie rozumieć. Jak to się wszystkie klocki zaczynają układać, jak no. Prześledzicie te rzeczy, które wam podajemy i które no, warto prześledzić, to zacznie się to wszystko w jedną całość układać i zrozumiecie, o co tu chodzi. Czyli jest generalnie partia na to, żeby Polaków po prostu wysiłać. Wszystkich moich. Jeszcze wam wyślę jednego linka na ten sam ogólny dokumenty rozmawiamy, Dziennik Ustaw. To, że to w PDF-ie chyba jest, no to trzeba, no ale no to pójdzie. Nie, nie, wyślij, bo to... Jest, jest, już wysłałem linka. Dziennik Ustaw, Gov, tam BBB. Tak, tak. To warto to prześledzić, poczytać i zaznajomić się z tym, żeby wiedzieć, co jest grane. No. Faktycznie ludzie nie zdają sobie z pewnej rzeczy sprawy i idą jak te owieczki, bo im kazali. No tak jest niestety, no co... Zgadza się. Słuchajcie, to co planowaliśmy, jeżeli gościu będzie i nas zaszczyci swoją osobą i będzie miał jakiś wykład i będzie mógł zadawać pytania, to co mieliśmy zrobić sobie dzisiaj, to przekładamy w tym układzie na środę, ok? Halo? Okej. No tylko ty masz mikrofon włączony, wszyscy słuchają. Sorry, no kurde, znowu niedogodna sytuacja. Dobra, to będę wszystkich wywoływał po kolei. Aleksandra, zgadzamy się? Nie róbmy takich, nie, przepraszam bardzo, ja się tutaj muszę odezwać. Erneście, okay. Jak najmniej próbujmy to robić jak w szkole, dobra? Bo naprawdę, my tu jesteśmy dorośli ludzie. No. Także spokojnie, Ciebie słychać lepiej teraz, odkąd masz ten mikrofon i tak dalej. O wiele lepiej Cię słychać i dobrze Cię słychać. I w ogóle jeszcze nie było sytuacji, żeby Cię przerwało. Miej na względzie, że jak Cię przerwie, to czy ja, czy ktoś od nas, czy Bodzie, od razu Ci zadzwonimy na WhatsAppie, więc się nie przejmuj.
tak słychać cię elegancko. Chyba nikt nie ma tutaj żadnego problemu, gdyż, no słuchajcie, no spotkanie z takim kimś jak pan Morozinski, no to jest aż zaszczyt w pewnym sensie dla nas. I to, że będziemy mogli wysłuchać tego, bo nam na pewno powie ciekawych parę rzeczy, które i okej. Jeżeli chcemy mieć pytania, to ja tylko mam taką sugestyjkę. Na samym dole ogólne dokumenty rozmawiamy. Piszcie tam swoje pytania, ludziska, do naszego gościa. Ile się uda zadać, tyle się uda zadać, ale niech te pytania będą przekierowane w tym kierunku, który obraliśmy, czyli czy to jest język kwantowy, czy jak tam go nazwiemy, żeby właśnie chodziło w kierunku, w naszych pytaniach, żeby było zawarte właśnie to, że my chcemy już te dokumenty pisać, jak to mniej więcej zacząć robić i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko taka sugestia z mojej strony. No i co? No to bardzo dobrze. No, czekamy na gościa, nie? No ale to w międzyczasie możemy jeszcze, zanim on nas zaszczyci, parę rzeczy porozmawiać. Jeżeli ktoś ma jakiś ciekawy komunikat albo spostrzeżenia jakieś, no to w tym układzie bardzo proszę, wykorzystajmy ten czas i podzielmy się swoimi spostrzeżeniami, żeby nie rozgrzebać tematu, którego nie dokończymy. Bo ciekawie dziadu opowiadał o przeżyciach z Warszawy. To było w sobotę, tak? W sobotę, no. Reporter z pierwszej linii frontu, wiesz. No. Widzieli się trochę. Powiedz ludziom, bo nie wszyscy może widzieli cię i słyszeli, jakie rzeczy tam się działy, albo się niektóre działy poza kamerami, gdzie nie uchwyciły. Cześć. Cześć. No działo się, no co, no. Dla wszystkich ta socha to jak zawsze spokojnie, dajcie się legitymować i w ogóle nie wiadomo kto to tamtą policję atakował. Oni sami też atakowali, no mówiłem wam, pogubili pałeczki, radyjka, paru dostało w pierdol, paru wynieśli. Także ogólnie do przodu, no już są przerażeni tym wszystkim, bo ludzie już są tak skurwieni, że już ich otaczają i wtedy ta milicja już się boi po prostu, bo przesyłają jakieś łebki. Teraz uprzedzam was, że schodzę z serwera i zalogujemy się razem z gościem, więc upraszam o kulturę wypowiedzi. Jak wejdę na serwer, przerywam wszystkie rozmowy, przedstawię naszego gościa i po przedstawieniu gościa wysłuchamy wykładu. I mam nadzieję, że zachowamy się w odpowiedni sposób. Po wykładzie zadajemy pytania w mądry, kulturalny sposób, ubliżając sobie wzajemnie i kłócili. Dobra? I mnie proszę. Jasne, że tak. I ja tutaj będę jak berserk się dzisiaj zachowywał. Jeżeli ktoś się będzie nie zachowywał tak, jak zostało o to poproszone, na dzień dobry dostanie miód, w ciągu następnych chwil dostanie po prostu kika z serwera. I tyle, ludziska. Kończymy miódką grę. Kochani, mam tylko jedną ciekawostkę. To ostatnio rozmawiałem z dziewczyną, która jest świeżo po szkółce policyjnej. Pierwsze to jest to, że zwolnieni są z podatku, czyli tam na rękę jako taka osoba świeżo zaczynająca ma tam ponad 3,5 tysiąca. Ale jako ciekawostkę podaję, szkółka policyjna trwała aż 2,5 miesiąca. Wcześniej było to około 9 miesięcy. Tak więc ci policjanci jak się zachowują, tylko głównie dlatego, że są to w większości nieświadomi ludzie. To i do niczego nie. To dzieciaki takie były, wiesz, po 20 lat takie łebki, nie? No przerażenie w oczach, przerażenie. Jak tam otoczyliśmy takim, wiesz, większym tłumem paru. No panowie, ale o co wam chodzi, panowie, no i takie rzeczy. No mówię, następnym razem przywiozę sobie czapkę zdobyczą, no bo no, mogłem teraz już mieć, ale nie pomyślałem o tym. Starzy policjanci nie chcą w ogóle iść. Taka jest prawda. Nie chcą, co ty? To same takie gnojki były, nie? Albo przysłali kobitki po mać 60 wzrostu, żeby spale dorobiły i żeby tłumu nie przepuszczały. No to śmiech.
Zabrakło im towaru. Zabrakło towaru, bo nas tyle grup było, się porozchodziło w każdą stronę, bo nie wiedzieli za kim iść. Halo, halo? Chcę się wtrącić. Nie wiem, ilu z was pamięta taki termin używany na ZOMO w 81 roku, przebierańcy. To nie jest żadna policja. To jest agentura korporacji watykańskiej. To jest zakład, ich zakład pracy, nie nasi ludzie do pilnowania porządku, czy nasze służby. Nic z tych rzeczy. To są tak jak w jakimś zakładzie zatrudnieni ludzie i wy nie musicie ich słuchać i w ogóle to nie jest żadna służba. To jest błędne przyjmowanie tej okupacyjnej jakiejś no, samozwańczej jednostki jako jakaś, a w ogóle to kalają orła polskiego, noszą, to są watykańscy, zatrudnieni w watykańskiej piramidzie, to jest korporacja, więc jakim prawem noszą orła na czapkach, często ukrywają swoje numery, bo to wszystko jest szwindel, to jest po prostu szwindel, proszę Państwa. Nie można ich postrzegać jako jakikolwiek organ rządowy. My nie mamy rządu. Rząd jest korporacją zarejestrowaną na Wall Street. Sejm jest korporacją, Senat jest korporacją, policja jest korporacją. Musicie to Państwo ogarniać, że to jest wielki szwindel, że my mamy władzę. My się musimy szybko organizować oddolnie, bo to nie jest żadna nasza władza i nie jest żadna policja. Czy to są durnie młodzi? Na pewno tak, bo nikt mądry by się w takie coś nie angażował. Ale tak to przyjmijmy. Nie wychodźmy z błędu tutaj na naszej grupie, bo to jest wielki błąd, postrzeganie tego czegoś jako policję naszą. To jest szwindel, to są przebierańcy, którym nie powinno się, powinniśmy zaskarżyć ich w ogóle za noszenie orła na czapkach. I to jest no tyle. Tego można dużo więcej mówić, ale teraz czekamy na resztę, to nie będę się tutaj więcej wygadywać. To tyle. Bardzo dobrze to stwierdziłaś, Lucysia. Aha, dzięki. Do ciebie, Lucynka, będzie prośba właśnie, że jakbyś mogła wyciszać ten swój mikrofonik. Dziękuję bardzo. I właśnie to jest takie zapytanie, to też może zostawimy już na późniejsze rozmowy, ale właśnie pytanie jest podstawowe. Gdzie są adwokaci, gdzie jest jakaś opozycja i tak dalej, dlaczego właśnie takie coś jest możliwe i się dzieje na naszej ziemi, że właśnie ta policja, która w ogóle nie jest polską policją, nosi te mundury, nosi tego orzełka i rości sobie jakiekolwiek prawa w stosunku co do ludzi żyjących tam. To jest naprawdę dobry temat do rozkminienia na później. Cześć Pawianina, czy to nie jest tak, że po prostu jak oglądałem film, który został zamieszczony, gdzie koleś dyskutuje z policjantem, zauważył, że on go nie wylegitymował. On się przedstawił, ale nie poprosił o numer odznaki, z którego jest oddziału, tak? Więc podstawy informacji, ludzie nie wiedzą jak reagować. I tu wracamy, bo odpowiem tylko Pawełkowi, siema Pawełku, tak w ogóle. I tutaj wracamy, wiesz do czego? Nie wiem, czy pamiętasz, jeszcze mieliśmy taką rozmowę, jeszcze przed tą całą pandemią, jeszcze spokojnie z półtora roku, dwa temu. Dlaczego w ogóle w żadnej polskiej telewizji, nigdzie, w żadnych mediach nie ma czegoś takiego, jak rozmawiać z policjantem, jakie masz prawa, jakie masz obowiązki, jakie ma prawa i obowiązki policjant i tak dalej. I teraz to wszystko wychodzi normalnie jak w twarz. Dlaczego? Nie, wręcz przeciwnie, bo masz coś takiego na TVN-ie jak drogówka, no nie. A to błagam cię, no wiesz, no kurde. To jest w odwrotną stronę znowu. Drogówka jest dobra, no. Komentarz jest zarąbisty tam, naprawdę. Urzekła mnie twoja historia, to jest dokładnie na tej samej zasadzie ta drogówka. No. Relu mi przysłał tych dobrodziejów, bo tam szukaliśmy na YouTubie, co milicjant dzwoni tam do kogoś z tych zawodowych Polaków i z nim jakiś wywiad przeprowadza. Jak mam się do pana zwracać? A on mówi dobrodzieju.
No to, to zaraz wam wyślę linka, muszę znaleźć moment. Mnie uczono, to jeszcze policjanci mnie uczyli. Jak podchodzą do was, policja podchodzi, się pyta o dowód i tak dalej. Wyciągamy notes i wszystko notujemy. To później może być dowód w sprawie prywatnej. Założenie sprawy prywatnej. Oni tam dużo błędów robią. Dokładnie, tam robią setki błędów, bo oni nie wiedzą w ogóle, co robią. Ja byłem gdzieś w tej szkole i wiem, jak to działa, to jest masakra. No to dobrze wiesz, że recytowanie wierszyka po prostu. Natomiast to jest, oni, nie, raczej większość ludzie nie wiedzą po prostu, tak? To jest minusem, bo na przykład ile razy, na przykład mój brat, ja tam rozmawiam z nim często, no i była taka sytuacja, no na rynku ludzie przyjechali i gościowi grzebią po kieszeni. No i jego, no i jemu wygrzebali po kieszeni, mój brat nie dał sobie, powiedział, no jak to by się czuł, powiedział mu kilka tych artykułów, aspektów i on po prostu zaniechał działania, interwencji po prostu wokół niego, a koledzy wokół nich wszyscy, gość mu normalnie w kieszeniach grzebał, nie? Policjant, więc to zależy tylko od wiedzy. Jeśli ludzie wiedzą, co mają robić, jak mają robić, i policjanci też nie chcą roboty, oni wiedzą, co, oni chcą sobie uprosić pracę, tak? Ile razy nie prosimy o raport? To ich odstrasza, ile trzeba tam opisać tego? To trzeba dać im pracę, żeby mogli w końcu zapracować na swoje pieniądze. Dokładnie. Jakby każdy prosił o to i tak dalej, to by oni, wiesz co, nawet nie podjeżdżamy. Nawet nie podjeżdżamy, bo wiesz co będzie. Szkoda roboty. Tak by było, jak teraz ludzie podjadą, no nie, i na jakiego żula wypisują koleś ten. Na przykład mamy takiego tutaj w miejscowości, że zawsze jak podjadą, to mają mandat. I oni jeszcze nie robią jednego mandatu, tylko na przykład pił piwo, no to jeden mandat za piwo, drugi za wódkę, nie? Mają dwa. Przepraszam, mam pytanie, czy ktoś może spowodować, żeby włączyć jedną osobę? Ja bym wysłał na prywatne, jak go wywołać, bo ja wysyłam, ale twierdzi, że to nie działa. Nie wiem, jak inaczej można go wywołać. Nie widzi pokoju, czy... No w ogóle nie, ja mu wysyłam ten pokój, on klika w to i... To musisz mu dodać rangę, tak jak mówił tutaj, bo inaczej okay. Nie będzie widział, rzeczywiście. To kto by to zrobił? Komu wysłać jego nazwę? Administrator, chyba Leon albo ktoś, kto tu jest. Ty też możesz, ale ja wiem, jak kumam, że jesteś na telefonie, więc tobie gorzej. No podaj mi nick tej osoby, nazwę. Już ci daję, poczekaj, już ci puszczę nick i zaraz ten profil się, żeby to zrobić. Nie ma sprawy. Okej, już wysyłam. Okej, już ci wysłałem. Zobaczy. No ja mam z nim kontakt przez WhatsAppa. Widzieliście może odpowiedź ministra finansów na tam zarzut jednego z obywateli odnośnie tego, że Polska jest korporacją, że w odpowiedzi napisał coś takiego, że to nie ma, że Polska nie jest korporacją, że to był wynik jakiegoś tam musiał spełnić warunków i że to nie ma wpływu na to, że Polska jest traktowana jako firma? Nie widziałem. Ja może...
Ja mogę tylko powiedzieć, że słyszałem, że dlatego niby jest zarejestrowana w Nowym Jorku, powiedzmy, jako korporacja czy firma, że podobnie, że chcieli wypuścić obligacje skarbowe czy jakiekolwiek, to żeby to mogło zaistnieć na giełdzie, powiedzmy, w Stanach czy w Nowym Jorku, czy w ogóle, no to po prostu musiało się to zrobić korporacje, żeby wypuścić to na rynki. Tak? Taką wersję słyszałem, nie wiem, czy oficjalnie. No to, czyli, no to właśnie o tym samym czyli, mówimy. Czyli jak jest ktoś na giełdzie, to musi być to firma. Prawdę no powiedzieć. Tak. No to tak, no to właśnie to tłumaczenie jest co najmniej bzdurne, bo... No bzdurne, no. Co jest na giełdzie, to musi to być firma i tyle. Czyli prawdę powiedział. Znaczy ja nie tłumaczę, ja po prostu gdzieś tak usłyszałem, tak? Więc tylko mówię, że coś takiego do mnie doszło. A czy ale to dziwne, prawda, wiesz o co mi chodzi, Pitu? Dziwne zapytania. Jeżeli to jest zarejestrowane i jakaś działalność gospodarcza i jest tym, to Polska się nazywa, no to jest firma, no to nie trzeba sobie pytać, nie? Tak, tylko tłumaczenie ministra było co najmniej śmieszne. Że to takie po tłumaczenie tej papierów wartościowych, to musieli spełnić jakby te warunki, ale to nie ma wpływu na to, że Polska traktowana jest firmą. Tak no jak zasadzie. Nawet zaraz to odnajdę i wam przeczytam odpowiedź za chwileczkę. No ale to jest jego tłumaczenie, no, czyli jeżeli jak sprzedajesz coś, to musisz założyć działalność gospodarczą, nie? Firma daje zyski, albo czyś handluje, coś musi produkować albo handlować. Oni jak papierami handlują, bez naszej zgody, wyceniają sobie coś, czyli to musi być firma. No nie ma innego prawa. Tak, ale zobaczcie z innej strony, że tak naprawdę no to jako Polska, ale tak samo i jest Ministerstwo Finansów zarejestrowane, jest Policja zarejestrowana, jakieś inne służby są porejestrowane jako korporacje, a nie jakby po prostu instytucje państwowe. I to jest, nie wiem, też dziwne. Bo oni dają usługi, czyli wiesz, to musi być zarejestrowane. To oni nie pomagają, to nie jest jakaś służba. To jakby było w obrębie Polski i służyć by mieli, to nie musieliby być zarejestrowani. Ale jeżeli zakładasz firmę, no to już wiesz, ktoś jest właścicielem, nie wiem kto. To jest też ciekawe. Kto to zakładał, bo tego tam nie pisze, ja to szukałem właśnie. Halo, wtrącam się. Ja na Leona już wrzuciłam link do faceta, który prowadzi nauczanie, jak się zachowywać z tą tak zwaną policją, nie policją, tylko przebierańcami. On prowadzi takie kursy i to jest fajnie pokazane, dużo filmów nakręcił, to sobie popatrzycie potem i za chwilę wrzucę linka bezpośrednio na Wall Street do rejestracji polskiej firmy Republic Poland Off i sobie zobaczycie, kto zarejestrował, kiedy, kto jest właścicielem tego kraju, żebyście nigdzie się nie kołatali, co ktoś mówił, tylko sobie na własne oczy linka otworzycie na tą rejestrację. Na razie. No dzięki. Zaraz się wyłączę. No to pomóż. Nie, ja wam dam linka na ksy Leona na razie. Czy chcecie na linkach? Nie wiem. No na linki też wrzucę. No na razie. Spoko, można wrzucać w dwóch miejscach, żeby się nie gubiło. Okej, to tak cicho się zrobiło, wszyscy zamilkli. Czekamy na linki, Tu ogarnię parę rzeczy. Jakby co, na jakiś czas będę tylko na odsłuchu, bo muszę wykonać telefon, więc jakby co, to nie będę do końca słyszał, co tu się dzieje. Dobra, Sebianin, nagrywasz dzisiaj? No w tym momencie jeszcze tak, aczkolwiek dopytamy naszego gościa, czy sobie życzy, czy nie.
Zaznaczam, że to, co tutaj jest nagrywane, to jest tylko do naszego wewnętrznego odsłuchu. Nie robimy z tego żadnych tych. Jeżeli ktoś chce linki do poprzednich jakichś tych, to proszę się zgłaszać do mnie osobiście. Ja to mam wrzucone do siebie na YouTube. Unlisted, czyli no, musisz mieć linka, żeby tam wbić. Okej. Ja chciałem tylko powiedzieć, że taki, nie wiem, dwóch takich gości chyba zrobiło taką aplikację, to się nazywa chyba Free App i to jest Chris Consulting, to się nazywa strona do właśnie rozmowy z policjantami, z służbami, czy jak się zachować w ZUS-ie i na tej aplikacji od razu jest jak postępować, czyli niby policjant podchodzi, próbuje wlegitymować, czy za maseczkę, czy za coś i od razu wyskakują paragrafy i odnośnie tego, co zrobi policjant, co mówić i jak robić. I jeszcze tego nie sprawdziłem, bo nie mogę tego ściągnąć, bo nie wiem, nie aktywuje mi się to na tym, na iPhone'ie. Nie wiem, czy to z iOS-em coś jest, czy to tylko na Androidzie działa. Jakby tu był jakiś informatyk dobry, to bym może podał stronkę, bo teraz ja to się w ogóle nie... Ja już wrzuciłam, to można sobie otworzyć. A no to dobrze, bo ja też tu mam, już miałem iść szukać, ale jak jest, no to... To się Freedom App nazywa. I tu. No właśnie, Freedom App. No. To macie link, gdzie to ściągnąć, czy coś? No, ktoś mówił tutaj. Okej. Okay. Wrzucę wam na linki jeszcze raz. Ja tu połowę ludzi nie znam. No właśnie, zobaczcie. Jest Lucysi na linkach ostatni ten raport. Lucy się znam, ale połowę, to ja nie wiem o co tu chodzi. No bo dawno nie byłeś, ty nas nie, po prostu opuściłeś i wolałeś wypoczywać, jak posłuchać i uczestniczyć w rozmowie. No to wiesz, to, albo odpoczywać, albo ten, ale nie wiem, ja połowę tu ludzi, nie wiem o co tu chodzi. Jakiś dziadów, nie wiem, co to jest. Ty, ja też nie wiem, co to za natura tu. To jest on czy ona? Może jakiś gender, jakiś ten natura. Nie, tylko nie Rafał. Iha. Jest ten Freedom App na tych linkach. No zobaczcie sobie, to jest ta aplikacja. No dokładnie. To jest to. Słuchajcie, jeżeli chodzi Ernest, o... ja proszę, żeby tego gendera, to natura, to nie wiem, co to jest. To wyciszyć mnie to. Na ramionku go powiesimy. W pokoju. Ja proszę w taką rankę mnie tam wstawić. Tak. Ja ci zaraz robię rankę, zobaczysz, będzie stańczą tutaj, jako jedyny. Prośba do... Rankę chce, czy randkę? Prośba Pitu, a ty byłeś w Warszawie? Nie, no właśnie nie byłem, no nie pojechałem, no. Nie dość, że mi... Rafał też nie przyjechał. Proszę? Rafał też miał przyjechać i też nie dojechał. Nie. No, ja nie... Ale, Rafałem... ale nie, mówię o drugim Rafałka mówię. No, z Rafałem on mówił, że ten na drogę gdzieś tam wyjdzie. Tak, no miał wyjść i rano się zdzwoniliśmy, on mówi, to nie zjeżdżaj po mnie, bo ja wezmę jeszcze brata, ja przyjadę swojej mamy. Pitu, coś się przerywa. Aha. Mnie przerywa? Raz, no, raz. Nie. Mówiłem, że Rafał, rano się z nim dzwoniłem i tam już na te wiskitki jego nie zjeżdżaliśmy, bo miał przyjechać z bratem sam. A później się okazało, że tam jakieś problemy miał towarzyskie w domu, no i nie przyjechał. Szkatraka. Cześć. Ja ciebie poznaję. No ja też wyjeżdżałem, no chciałem, czy te trzy osoby miały i
Dwie się wykruszyły i klientka z Wrocławia, co miała jechać, też się wykruszyła. I, no jeszcze i będą okazje. No tak myślę, że jeszcze... Będą. A tam jakąś akcję miałeś, nie? No to co tam, wiesz, puściłem jeszcze później, była w parku jeszcze lepsza. Już mówiłem chłopakom, że milicjant zaczął dziewczynę gazować. No i ona zaczęła uciekać, ten pies za nią, no to dostał wycinkę, od razu buty na niego poleciały i pana wynieśli. Potem jeszcze jednego też wynieśli. Ludzie ich tam gazowali normalnie, tak jak oni nas, no to w drugą stronę było. Także fajnie, nie? Pałki pogubili, radyjka. Jest na tym filmie, tam na tym Facebooku wrzuciłem, jak pies ucieka jeden. Tłum za nim, no to... później... Później ich otoczyliśmy, tak. Oni panowie, no ale o co wam chodzi? Przecież my nic od was nie chcemy. To wypier... No, nagrywa się, nie będę tam używał. To idźcie sobie stąd. No, ale nie mogłeś takiego radyjka na pamiątkę wziąć i będziesz miał... Wezmę, Ernest, następnym razem jak tam będę, to jakieś zdobyczne rzeczy przywiozę na pewno, zobaczysz. Prędzej pałkę sobie weź, bo radio może mieć GPS. Te nowoczesne radio mają GPS-y. No, tak, te radyjka to i wiem. Ale jakąś czapkę mu zedrę, zełbę albo coś. Tylko skalpu nie ściągnę. Witamy wszystkich tych, co dołączyli. Właśnie widzę, że po pewnych trudach dołączył do nas Lechław Pietrasz. Witamy, jest pierwszy raz. To jest mój znajomy z Belgii. Prowadzi fajną stację TV Róża. Ktoś oglądał kiedyś te programy, to jest właśnie autor tej stacji. Ale co to jest TV Róża? Bo tytuł ok, ale jaka treść? No to jak, Lesław, mógłbyś przedstawić się i no powiedzieć troszeczkę, to będzie właśnie najlepiej. Jakbyś mógł się włączyć do rozmowy. Witam wszystkich, nazywam się Lesław Pietrasz, prowadzę kanał podróżniczo-refleksyjny, działałem głównie wśród Polonii Belgijskiej, dokumentując wydarzenia, eventy polonijne w Belgii. Przerwałem to parę lat temu. No i właściwie teraz to tylko podróżniczo-refleksyjne też zostały przerwane. Rok temu. Refleksje zostały właściwie. O, to fajnie. A gdzie w Belgii mieszkasz? W jakim rejonie? Mieszkałem w Brukseli na Anderlechcie cały czas i właśnie przeniosłem się do Alst pod Brukselę 30 km na północ. A to jest to Roza TV na Facebooku, to jest to? Tak, tak. A, no i dobrze. Ale jako kanał mało publikuję, wszystko idzie jako Lesław Pietrasz. Nie chcę teraz wszystkiego opowiadać, jak to się stało, ale głównie idzie tak osobiście ode mnie. Ekipy już nie ma w tej chwili, wszystko się rozleciało i tak dalej. Stworzy się nowe. Zacięcie masz, pojęcie masz i mógłbyś kanał uruchomić w związku z naszymi chociażby spotkaniami. To by też może było traf w jakąś dziesiątkę. Bo to znaczy kanał na YouTube jak najbardziej, ale mogę tam przekazywać, tylko że jeśli chodzi o prawo naturalne, to nie jestem nawet na poziomie ucznia. A z poziomu czeladnika można przekazywać, a najlepiej mistrza. A ja jeszcze nie wiem nawet dokładnie o co chodzi, więc nie mam co przekazywać. Okej, ale to porozmawiamy w pewnym momencie i są materiały, które są w naszych pokojach. I coś byśmy mogli stworzyć. Zorganizuje się, na pewno się znajdą chętni, jakaś grupka. Tutaj z naszych stałych bywalców, szczególnie jeżeli chodzi o panie, to wydaje mi się, że można coś takiego zrobić. Na pewno, jak będzie taka potrzeba i możliwość, to na pewno. No, także a czemu panie, bo nie wiem o co chodzi, Ernest,
No nie, dlaczego panie? No to kobiety mile widziane. Panie są mile widziane, no. Uderz w stół. Chociażby ostatnio nam fajnie koleżanka lektorzyła i bardzo fajnie się dziwiłem, że w jakiejś telewizji nie jest. Jest jeszcze parę fajnych koleżanek, które na pewno też się włączą i mają to poczucie grafiki, bo to wiecie, chłopie to takie bardziej od kamienia, nie? Dobra jest, a one tak zawsze to ładnie umią coś tam dokoptować. No może jestem starej daty, ale tak mi się wydaje, kiedyś tak było i pewnie nic, za wiele się nie zmieniło. One mają w sobie to piękno. Tak. Nie no, szybciej zbiorą publikę na pewno. Pomogą na pewno. To Ernest, to jak ja... myślicie? Musisz uważać na moją Agatę, bo ona to z kijem tam startowała w sobotę. To było. O kurde. No. Na pierwszej linii ze mną stała ja z kijem tych milicjantów, a ty kurde, a ty masz. No właśnie, nie wolno. Pozdrowienia, być, Agata. Masz pozdrowienia od konia Rafała. Też pozdrawiam. Ale może to był kij od miotły takiej czarownicy, więc to nic złego. To było od flagi, wiesz, została nam jedna flaga wolna. Znaczy jednej zabrakło, może tak. I został jeden badel taki. Później zabrałem tego kija, ale 3/4 awantur, no to ona miała. I tym kijem, a ty masz, ty masz. No takim dżeptem dostać, to ja dziękuję. A jeszcze jak dziewczyna ma chęci takie do no jeszcze, jeszcze parę ma w rękach, to wiesz. No, to dobrze. Chyba tak, małe, pozdrowienia, nie... pozdrowienia z Filipin. No, pozdrowienia z Filipin. Iryś przysypia, ale słyszy, bo mnie nogą trąca. Że... Że za głośno. Może... Właśnie. Przeszkadzasz jej spać. Nie no. Ona się cieszy, że utrzymuje polską mowę, bo ona przy okazji też troszeczkę się uczy. A umie te fajne słowo na K? Nie, jeszcze nie. To nie jest... Ja tego nie używam, a bronię ją od właśnie wszelkich takich wulgaryzmów. Chodzi o kocham cię. Właśnie, a ty od razu ale... już skojarzyłeś, no. No. No, Ernest. Widzisz, że za mną. Belgijki mówią... Kocham dzię. Dzię. Kocham dzię. Ona mi zawsze odpowiada, ja mówię kocham cię, albo jak się tam gdzieś denerwuje, coś, że widzi, że ja idę bez maski do sklepu i ona mi tam, bo nas nie wpuszczą do tego, a ja do niej się uśmiecham, mówię kocham cię, a ona mi na to palanga. Wiecie, co to znaczy? To samo. To samo w drugą stronę od nich. No. Palanga? Tak, palanga, tak musisz dociągnąć, to jeszcze to takie mi nie mów, bo... powiedział, romantycznie, kocham cię. Nawet mi nie mów, bo się kolejnego języka będę zacznę uczyć. Tak czy inaczej, kobiety są potrzebne, kobieca energia jest potrzebna, zrównoważona z męską i wtedy to idzie do przodu. Dokładnie. Powitać wszystkich. Cześć. No. Witam. Cześć. Jak tam to ognisko się udało, Rafał? Dobrze. Nie wiem nawet, czy tutaj nie ma ludzi z tego ogniska, więc... Aha. Tak jak ci mówiłem, my to żeśmy chyba w pół do ósmej, o ósmej dopiero z tej Warszawy ruszyliśmy, bo jeszcze do jakiejś knajpy poszliśmy tam coś zjeść z tymi wszystkimi ludźmi i tak. No. Już zmęczony każdy, wiesz, po tych awanturach, po tym wszystkim. No, a ile było ludzi, dziadu? No dużo? Było dużo, pełno człowieku. To nas było ze 200 osób, nas samych z tego głosu. A tam 200 było, osób że... do knajpy zjeść? To no. Tak w Polsce dobrze jest? No, są takie miejsca. W Belgii znaczy, tam nie wszyscy poszli. Tam nie wszyscy poszli, no tam poszło ze 100 osób może, wiesz, do tej knajpy. Ale w Belgii to nawet 10 osób w knajpie nie ma, bo knajpy zamknięte. No to też są zamknięte, tylko to po znajomościach wszystko poszło. A, to chyba, że tak. Okna zasłonięte materacami, musieliśmy się porozdzielać w takie mniejsze grupki, żeby nie iść jedną bandą. Konspiracyjnie.
No tak, koszulki pościągaliśmy i wtedy milicja oszalała, bo ci poszli tu, ci poszli tam, każdy zdjął koszulkę, już nie wiadomo za kim w ogóle iść, nie? No i dali spokój. No trzeba z nimi. Dobre. Tak. Ale to słuchaj, trzeba, na tym tak. Razem wy musicie wynająć jakichś licealistów i po takiej akcji przekazać im koszulki i powiedzieć, słuchajcie, idźcie tam na gdzieś Bielany albo na jakieś inne rejony Warszawy i pójdą, policja pójdzie za nimi. Może tak, a tu te koszulki to mamy tylko my, wiesz, tam nikt nie miał, nie? Jak, nawet nie, na Polsacie to... nas było widać. Wszyscy tak, w białych koszulkach to byli z tej naszej bandy. A te to żółte kamizelki, zielone, niebieskie, czy tam coś, no to takie, wiesz, tam ich było po 10 osób, po 15. Takie małe grupki, nie? No ale fajnie, bo jest wiele grup, nie jest tak, że no to jest fajne, fajne. No to ja tylko nagrywałeś? No na Facebooku wszystko poudostępniałem, bo zaczęliśmy z Mariuszem na Skype'u nagrywać, ale się zaczęło zacinać. A to Mariusz mówi, przerywa, mówi, to przechodź na Facebooka, ja tu linki będę wrzucał. No i przeszedłem, zacząłem nagrywać raz, przerwało. Włączyłem drugi raz akurat na tą awanturę z milicją. No i potem jeszcze trzeci, jeszcze czwarty. Tam parę filmów jest, nie? Można sobie pooglądać. Jest. To do archiwum jak najbardziej przyda się. No. Tym bardziej dla nas, jak no, jesteśmy daleko od was i powiedzmy serce się rwie, no ale co mamy zrobić, jak to tyle kilometrów, to nawet człowiek tak ręki nie wyciągnie, cholera, żeby tam któremuś przyfasolić, czy wam pomóc. No, tu dużo ludzi jest, wiesz, przyjdzie pewnie więcej. Bo... Nie, no dokładnie, no po to te spotkania i w ogóle, no bardzo dobrze, że ale to protest. Będzie organizowane jakoś systematycznie, tak jak dziesiętnice, czy tam te miesięcznice, przepraszam. No, wiesz co, ten międzynarodowy taki, co jest ogólnoświatowy, to jeszcze do wakacji chyba będą dwa, albo jeden. Aha. Ale na pewno do wakacji coś jeszcze będzie. W tym roku jeszcze chyba będą cztery. Ale w Niemczech było więcej ludzi. No bo no, w Polsce, widzisz, u nas... Jest ta socha, są ci inni, oni to ty wszystkich ludzi, wiesz, ci zabierają tych, ci zabierają tamtych i to tak wygląda, no jakby nie było tyle tych organizacji, to by było tak jak w Niemczech, żeby przyszło, wiesz, 10 tysięcy czy 20 tysięcy ludzi, no i co wtedy, no już ta milicja by nic nie zrobiła. Nic. A tak, wiesz, tu jest grupka, tak jak my byliśmy tam, 200 osób, ktoś tam do nas dołączył. Bo jeszcze, dziadu, rozumiesz... Ludziom chyba nie jest źle w Polsce i dlatego jeszcze nie protestują. Jeszcze. No to jeszcze. No. Jak im pozabierają wszystko, no to dopiero się może ruszą. No dokładnie. Rozmawiałem ostatnio z gościem, co jeszcze myślisz, że w Polsce PZPN w ogóle funkcjonuje, nie? Tak to powiedział mniej więcej. No, widzisz, kurwa. A on nie to w Polsce się. Ma coraz lepiej, nie? Ale mieszka całe życie już za granicą od ponad 12 lat. No. Cześć wszystkim. Siema. Dołączył do nas taki kolega Darek K. No to jest ode mnie człowiek z ogniska. A, okej. Okay. Dobra. Siema. Cześć. Darek, no, słuchaj, jak coś, to tam się odezwij, rozumiesz? No i w sumie co? No, ja tam odpalam maszynę i będę nasłuchiwał, bo też dopiero wstałem. Okej, okay, witam wszystkich. No cześć. Witamy cię. Cześć. Jak fajnie, już coraz więcej nas jest i jak na przyszły raz by każdy jedną jeszcze osobę przyprowadził, to zobaczcie, jaka grupa się wytworzy. To wtedy do dziada możemy tam podjechać i mu pomóc tym drzewcem niejednego. Z drzewcem, no. Trzeba teraz wziąć więcej drzewców, Ernest. Skąd wy jesteście? To nie tyle tobie, to Agacie pomożemy. Ty to tam możesz wykrzykiwać. Agata se da rady. Ludziska, sprawa techniczna. Jeszcze muszę studzić. Sprawa techniczna. No. Dostałem informację od Leona, że mają póki co jakieś problemy z połączeniem się do Discorda, więc... No już jesteśmy. O, jest nasz gość. Jest już nasz gość. Jest nasz gość. Próbujemy wejść z telefonu, bo ktoś tu coś poukładał nie po mojemu. Chyba, że przeniosę wszystko do góry, żeby
państwo mrozińscy widzieli ten spokój, rozmowy niekontrolowane. W telefonie się jeszcze nie udało. Wcześniej też ktoś nie mógł wejść, coś tu jest nie tak. To zaproszenie, co przysyłaliście, to na kanał było wejście, ale nie było widać tych pokoi właśnie, w którym my byliśmy. To już wcześniej z Mariuszem tak o 8 to zobaczyliśmy. Bo to jednak nie wiem, czy... bezpośrednio do danego użytkownika wysyłać. Takie no ma. Jest, zaproszenie jest na kanał. To tam jakieś rangi trzeba pododawać, to tak jak Fabianie. No właśnie, bo jeżeli zaproszenie mogą mieć ludzie, ale jeżeli oni wchodzą tyle co na nasz serwer, to oni nie mają rangi. Muszą dostać rangę równi i dopiero wtedy widzą kanały głosowe. Tak to tutaj poustawiane masz, Leoszko. Także... Ja już dałem rangę równi twórcy seniorzy, czyli mają państwo dostęp do wszystkich treści, jakie są na serwerze. Leszko, my mówimy o Prus, to jest właśnie pan gość? Tak, to jest nasz gość. Teraz jak już dałeś mu rangę, wyślij mu jeszcze raz zaproszenie, niech naciśnie, to wtedy dołączę. Już z dodaną rangą. A przy okazji można zrobić zamknięty pokój, że nikt się nie odezwie, a tylko ci, co poproszą pisemną formę, można im włączyć wtedy mikrofon. A to już gdzieś Leon to było, to nie zdało egzaminu, bo wiesz, była dyskusja, ktoś chciał coś powiedzieć, zanim napisał, to już zapomniał, co chciał powiedzieć. To nie, to bez sensu jest. Dobra, to wyślę jeszcze raz zaproszenie z podaną rangą. To już jest, rangi już są, tylko zaproszenie jeszcze raz wyślij i niech państwo tam klikną i wtedy będą z nami. Ja mam dla was propozycję. Spuśćcie powyżej tego kanału jeden czat pisemny i kto będzie chciał się odezwać, da po prostu X na tym kanale i zostanie poproszony. Nowa, proszony o wyciszenie mikrofonu, żebyśmy widzieli, że wszyscy są wyciszeni. Tak jest. Rozmowy niekontrolowane. Ja już też wyłączam w tym momencie. Jest nasz gość, witamy. Już jesteście państwo, już was możemy słuchać. Państwo włączycie mikrofon, będziemy słuchali naszego gościa. Więc witamy naszego gościa honorowego, zapowiadanego, więc oddajemy głos Tadeuszowi Brodziejowi. Dobrze słychać. Chyba są kłopoty na łączu. Ja nie słyszę. No nic nie słychać. To jeszcze musi się wytłumaczyć. Panowie, są tutaj moderatorzy od tego. Nie musicie powtarzać co 5 sekund, że nie słychać. Ja jestem w tym momencie moderatorem, się bawię moderatora, Bodzie jest moderatorem. Jest nas tutaj dwóch, plus Ernest, plus Leszko. Zostawcie to na razie w naszych kwestiach, ok? Dziękuję bardzo. Panie Prus, nie widać, żeby w ogóle wkoło pana się tutaj kręciła ta zielona otoczka. Jak się mówi, to wtedy widać w kołoniku. Więc gdzieś jakiś chyba problem tam musi być z mikrofonem, z telefonem. Ewentualnie może być problem tego typu, że pan Tadeusz może mieć drugą aplikację, która używa w tym momencie mikrofonu i nie daje głosu tutaj na Discorda.
więc prosiłbym sprawdzić, czy jakaś inna aplikacja typu WhatsApp telefoniczny lub może Skype w telefonie odpalony lub może coś innego nie zabiera w tym momencie mikrofonu. Bodzio, może być jeszcze taka przyczyna, że pan nas nie słyszy, bo... To ja telefon... przerzucę go z kanału na kanał, czasem się resetuje, sprawdzimy pierw to. To bardzo bym cię prosił, bo i poproś, żeby wszedł na ten głośnik i zaznaczył górną pozycję, bo może to powoduje, że nie on nie słyszy i nie może mówić. Halo, halo. Halo. Halo, halo. Już chyba wszystko działa. Słychać? Słychać. Dokładnie, wszystko działa. Dobrze, dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak troszeczkę ten taki wykład przeprowadzić przez taki, to jest przez takie no, łącza, powiedzmy, to jest trudno. Dobrze jest, by, dobrze byłoby, żeby coś można było pokazać. Jednak spróbujemy tam to jakoś przemęczyć. Ja więc do wykładu się no, nie przygotowałem, chociaż nie muszę. Nie wiem, co Państwa najbardziej by interesowało. Ja może tak zacznę ogólnie troszeczkę, bo tym, czym się zajmuję i co... Co leży w moich tych najgłębszych zainteresowaniach? Bardzo głośno się właśnie ostatnio mówi o tym polu morfogenetycznym. I to jest najważniejsze, to jest najważniejsza sprawa, bo to pole morfogenetyczne, to możemy różnie to nazwać. Świadoma przestrzeń międzygwiezdna, Duch Święty, Boży Umysł. No nie wiem, jeszcze jakieś tam Boża Moc. No kto jaką tam nazwę sobie chce, to może ją zastosować. I to jest wszystko obecne we wszystkich religiach i we wszystkich tradycjach starożytnych. I ja skupiłem się w swoich tych dociekaniach na piśmiennictwie i na gwiazdach, na dwóch takich tematach. Oczywiście tam wchodzi bardzo dużo no, innych rzeczy, wiadomo, bo tam i historia, fizyka kwantowa i jeszcze to, ale tak w takim największym skrócie to takie, to najważniejsze jest słychać, bo to bym miał potwierdzenie. Halo? Tak. I chodzi o zmianę pola morfogenetycznego. Ja Państwu może na początek powiem taką bardzo niepopularną rzecz. Bardzo niepopularną. Otóż jak teraz mamy takie, bo ja nie jestem politykiem jakimś tam, nie zajmuję się polityką, bo to nie moja sprawa. Ale... Gdy mnie ktoś pyta, co, no ja mam prawie 70 lat, także już ja tam dawno się urodziłem temu. I jak ktoś mnie pyta, kiedy, no jaki czas jest lepszy, powiedzmy ten czas, kiedy mamy tą wolność po 89 roku, czy do 89 roku, jak była ta komuna. Tak. Więc ja zawsze odpowiadam, że lepszy czas był za komuny. I najlepszym dowodem na to, z mojego punktu widzenia oczywiście, jest czas ten, który był za komuny, bo wtedy mieliśmy lepsze pole morfogenetyczne i dusze chciały się inkarnować, bo rodziło się dużo dzieci. I teraz, natomiast teraz, mimo tam różnych przedszkoli, żłobków, 500+, i tak dalej, tam cała masa jest rzeczy, i oczywiście szkoły, i telefony, smartfony, i no cuda na patyku są teraz dla dzieci. Ale dzieci nie chcą się rodzić,
bo dusze nie chcą się inkarnować. Czyli mamy złe pole morfogenetyczne. A w krajach tam biedniejszych jakiś, bo też ktoś tam mi tłumaczy, że to niby, że jest lepiej, i jak jest ludziom lepiej, to powoduje, że oni nie chcą. Nie, wręcz ludzie się boją mieć dzieci. A druga sprawa, że dusze nie chcą się inkarnować. I to jest wina pola morfogenetycznego. I teraz, jak powiązać to, czym ja się zajmuję, z polem morfogenetycznym? Czyli ja się zajmuję pismem, piśmiennictwem, pismem, symbolami, znakami, które są no, od tysiącleci znane. I tak do tej pory, tak biorąc, tak przeglądając to wszystko, to do tej pory jeszcze w tej symbolice nikt niczego nowego nie wymyślił. Że wszystko pochodzi ze starożytności. I teraz jakby wziąć, popatrzeć na kwestię piśmiennictwa, to mamy takie narody na przykład. Są Japończycy, są narodem bardzo skonsolidowanym. Koreańczycy są narodem bardzo skonsolidowanym. 1,5 miliarda Chińczyków jest narodem skonsolidowanym. Muzułmanie są bardzo skonsolidowani. Arabowie są bardzo skonsolidowani. No i wśród narodów słowiańskich najbardziej skonsolidowani są Serbowie i Rosjanie. Tam można Białorusinów dołączyć. I teraz trzeba by wziąć wspólny mianownik, jaki powoduje, że to są społeczności o różnych tam typach kulturowych, historycznych i tak dalej, i społecznych. Ale co powoduje tą konsolidację? Otóż tą konsolidację, moim zdaniem, taki wspólny mianownik, to jest pismo, jakie posiadają. I tak Chińczycy, Japończycy, czy Arabowie, czy Żydzi, czy inne społeczności swoje pismo traktują jako coś świętego. Natomiast cała Europa niemalże, no z nami włącznie, posługuje się jakimiś znakami łacińskimi. To prawda, one są też pochodzenia słowiańskiego, bo to jest oparte o runy słowiańskie, ale już jest tak zrobione, tak jako mamy ten alfabet, jakbyśmy rzekli, najniższej kategorii. Bo nawet jeżeli weźmy ten alfabet łaciński polski i alfabet łaciński czeski, to one już się różnią. A już łaciński niemiecki i łaciński francuski, czy portugalski, czy hiszpański też się różnią. Także to nie jest alfabet i brzmieniom odpowiadają inne znaki graficzne. A przy tym te znaki graficzne jeszcze są takie bardzo, no maksymalnie uproszczone, że one niczego nie wnoszą do przestrzeni. Natomiast tym piśmiennictwem, jakim się zajmuję, no chodzi o głagolicę, w tym wypadku tą okrągłą, bo jeszcze jest głagolica kanciasta, kursywna, jest 33 rodzaje tych pism. Ja oczywiście wszystkiego nie znam, bo to by byłoby, no musiałbym tylko tym się zajmować dokładnie, tylko tą jedną, jedyną rzeczą i też nie wiem, czy bym w ogóle poradził. I najważniejszą rzeczą, jak tutaj mamy tam sobie rozmawiać, najważniejszą rzeczą jest pisanie jako takie, kaligrafia, czyli pisanie różnych tekstów i to pismem głagolicowym i ono ma wpływ na pole morfogenetyczne. Oczywiście to nie tak, że ja napiszę dwie literki i będę wyglądał, czy tam się to pole morfogenetyczne zmieni. To jest potężny proces i no nie wiem, czy to się uda, to pole morfogenetyczne tak zmienić za mojego życia jeszcze, czy może będą ludzie to robić jeszcze, jak już mnie nie będzie. I że się urodzę w takim kraju, gdzie będą pisać głagolicę, nie? W następnym wcieleniu. I także najważniejszą rzeczą jest, żeby pisać. Ta wiedza, jaka jest obok tego, historyczna, tam o królach, o jakichś tam trendach kulturowych, przy tym o gwiazdach, o wielu rzeczach, o zakłamaniach historycznych, to jest no, potrzebna tak, żeby człowieka utwierdzać w jakimś tam przekonaniu. Słychać? Halo? Tak, słychać. No pytam, bo ja tutaj mówię do czarnej skrzynki, tak. Także to.
No dobrze. Dokładnie, dokładnie. Jak nie będzie słychać prowadzącego... Każdy słucha. Każdy słucha. Tak jest, tak jest, tak jest. Nie będzie słuchać prowadzącego, to znaczy, że wyrzuciłem. Aha, no. Także kwestią najważniejszą jest, żeby pisać. Ja nawet muszę się przyznać, że zaniedbałem się trochę z pisaniem, bo teraz piszę o gwiazdach. Wziąłem rok czasu, siedzę w gwiazdach, ponad zresztą. Więc trochę, znaczy nie tak zaniechałem głagolicy, że jej w ogóle nie piszę, ale no mniej się tym zajmuję. I jak wspomniałem, ważne jest, żeby wiedzieć, nie, no czymś to musi być uzasadnione, że dlaczego to piszę. Ale najlepsze, jakie jest najlepsze uzasadnienie? Najlepsze jest uzasadnienie takie, że panuje powszechne przekonanie i cała historia mówi, znaczy robi wszystko, żeby nie pisać głagolicą. Rozumiecie Państwo, o co chodzi? Że to tak zostało zepchnięte na tak margines, tak mocno, że ludzie o tym nie wiedzą po prostu. I to nawet no, takie coś to uważają za śmieszne, tam jakieś się odzywają głosy takie różne, choć kiedyś tam próbowałem komuś coś napisać na temat głagolicy, to mnie wyśmiał, tylko że podałem, że na Wikipedii chyba 100 jest języków, w których ta głagolica tam opisana jest jako najstarszy język słowiański. No i ktoś to tam napisał, no ja tam nie piszę w jakimś Baha Indonezja albo jakimś tam nie wiadomo jakim języku z wysp Hula Gula, nie, że piszą, że to jednak było. I troszeczkę tych no moich dociekań tam pozwoliło mi, żeby jednak no zająć się tym tematem. I ja na początku zająłem się tematem dla siebie. Zresztą to robię wszystko dla siebie. To tak może brzydko, to jest taki pozytywny egoizm. Bardzo chętnie się podzielę swoją wiedzą, ale robię to wszystko dla siebie, żeby wiedzieć raz, w jakim, znaczy najważniejsze, w jakim świecie żyję tu na Ziemi, jak go zmienić, to pole morfogenetyczne. I drugie, jak będzie wędrować moja dusza po śmierci i gdzie się będę inkarnował, w jakim świecie. To tak w takim skrócie mówię telegraficznie. No nie wiem, tak co jeszcze Państwu powiedzieć takiego ogólnego, nie, że co kieruje mną do tego. No a przy tym jeszcze kwestia jest, kwestia źródeł na przykład, nie, bo to każdy mówi źródła. I wszyscy opieramy się na źródłach łacińskich bądź greckich. I gdyby wziąć źródła łacińskie, to już nie wiem, Państwo tam wysłuchują na pewno na internecie różnych wypowiedzi i nie pamiętam, chyba Pan Przybył, taki jest profesor, doktor, który potwierdził moje wcześniejsze oświadczenia, że łaciny to w ogóle nie było. Łacina zaczyna się dopiero w roku 1570 naszej ery. Bo wszyscy, którzy badają, powiedzmy, którzy chcą zobaczyć, jakie tam pisma były, kto jak pisał, kto czym pisał, to wchodzą w historię piśmiennictwa. Natomiast jeżeli wejdziemy w historię drukarstwa, w ogóle drukarstwa, to wtedy możemy stwierdzić taki bardzo śmieszny fakt, że na przykład mszały kościoła rzymskokatolickiego, czyli mszały obrządku rzymskiego, zaczęto drukować dopiero w roku 1570, mimo że drukarstwo istniało, znaczy istniało, drukarstwo istniało dużo wcześniej, jak tam podaje się tego Gutenberga, bo to ono zostało ukradzione w Konstantynopolu w 1453 roku. I tam ten Gutenberg coś tam przy tym pomajsterkował, nazywał się Ganze Fleisch, a nie Gutenberg, no ale to już szczegół. I te mszały rzymskokatolickie zaczęto drukować w roku 1570, mimo że już drukarstwo istniało w tej cywilizowanej Europie 100 lat. No prawie 100 lat, bo tam chyba 83 jest, a tutaj 70, tam brakuje parę lat do wieku. Natomiast i do roku 1570
dla kościoła katolickiego, czyli tego rzymskokatolickiego, drukowano mszały zapisane głagolicą kanciastą w języku słowiańskim. Czyli do roku, do Soboru Trydenckiego wszystkie kościoły katolickie w Europie, czyli w Hiszpanii, nie wiem, w Danii, do której tam był katolicyzm, nie pamiętam, czy w Holandii, to dla mnie nie jest najważniejsze. Wszędzie tam, gdzie był katolicyzm, posługiwano się mszałami zapisanymi głagolicą kanciastą w języku słowiańskim. I tak odprawiały się wszystkie msze. Jak mówię, w Hiszpanii, w Danii, czy tam w Portugalii, jakiejś Wielkiej Brytanii, w Anglii, czy we Francji, czy w Niemczech, czy we wszystkich krajach europejskich, we Włoszech, w Rzymie, w Watykanie. Msze odbywały się w języku słowiańskim z mszałów zapisanych głagolicą. Znaczy, i to też jest bardzo łatwe do udowodnienia, bo jeżeli wejdziemy na jakieś tam strony internetowe, jeżeli chodzi o zabytki piśmiennicze głagolicowe, to bardzo dużo mszałów znajduje się w bibliotece w Kopenhadze, w Sztokholmie, w Madrycie, w Wiedniu, we wszystkich tych krajach zachodnich. Natomiast jeżeli zaczniemy szukać mszałów rzymskich zapisanych w łacinie, to dopiero znajdziemy mszały drukowane po roku 1570. Co prawda są one drukowane w głagolicy kanciastej, ale jednak w głagolicy i w języku słowiańskim. Takich zabytków religijnych, znaczy no, liturgicznych, religii, ksiąg religijnych na świecie jest około 25 tysięcy. W różnych bibliotekach, w różnych krajach, w różnych bibliotekach. Chodzi o głagolicy, ja mówię o głagolicy kanciastej. No Chorwacja dzisiaj ma chyba ze 4 miliony ludności, bo tam jest takie tłumaczenie, że tam papież któryś zezwolił tym Chorwatom, żeby odprawiali mszę w głagolicką i tralalala i tak dalej. Nie tylko, że na jakiego grzyba im potrzebnych było 25 tysięcy tych ksiąg liturgicznych, kiedy Chorwacja, powiedzmy tam w XIV, XV czy XII wieku, nie wiem, miliona chyba nie miała, może 300 tysięcy, pół miliona ludzi, albo jeszcze mniej, więcej, no nie wiem, ale na pewno nie była tak licznym krajem, tak ludnym krajem. I te mszały im nie były potrzebne, tylko po prostu drukowano dla kościoła rzymskokatolickiego. I reforma trydencka wprowadziła łacinę dopiero. I teraz jak wrócimy do źródeł, to te źródła oparte na tekstach łacińskich tam III wieku, z II wieku, z V wieku, takie są właśnie tłumaczenia. I trzeba, no, można im dawać wiarę, opierać się na tych źródłach, bo coś, jak tam oszukiwali bardzo, to zapominali, gdzie, bo jak widzę po gwiazdach, to też tu oszukiwali trochę, tu to i dopiero z tego można wybrać jakąś treść. Natomiast część słowiańska Europy posługiwała się głagolicą, według moich przypuszczeń, jeżeli weźmiemy pod uwagę Polskę, no, Polskę i Rosję byśmy wzięli, powiedzmy te kraje południa Europy, chociaż tam cały czas było państwo tureckie. Tam zajmowały Bułgarię, Serbię i te inne kraje, także tam trudno jest powiedzieć, jak tam to się odbywało. Ale w krajach słowiańskich, które były... Halo? Słychać? Bo coś mi tu wyskakuje. Słychać. Przypuszczam, że te kraje posługiwały się głagolicą okrągłą, bo nawet są takie zapiski, że jeszcze Zygmunt Stary miał sekretarzy, którzy mu pisali głagolicą. Co prawda pisze się, że to był szyfry, jakieś szyfrowe pismo, jakieś tam inne historie, ale pisano głagolicą, a w Rosji carskiej jeszcze, to znaczy tam powiedzmy do 11, czy tam 15, czy nawet 20 roku, wysyłano pocztówki pisane głagolicą okrągłą. I dopiero najazd szwedzki w Polsce i reforma Nikonowska w Rosji zniszczyły pismo głagolicowe i tam powiedzmy w Rosji wprowadzono cyrylicę, która była też oczywiście pismem słowiańskim. No, ta cyrylica tam, to ona tam przechodziła też szereg modernizacji.
a w Polsce zaczęto wprowadzać łacinę. I taka jest książka, Nowy Charakter Polski się nazywa, i tam jest opisane właśnie, jak to tam się pasuje język łaciński do języka polskiego. Bardzo gorąco polecam przejrzenie tej książki. I tam są też te tak to jest zrobione, że widać, że to jest Kant. No tutaj mi trudno powiedzieć, ale zasób dźwięków, znaczy znaków graficznych odpowiednich dla dźwięków jest taki sam jak w głagolicy, w tym nowym charakterze polskim, czyli w nowym alfabecie polskim zasób znaków graficznych jest taki sam jak w głagolicy, że jest a podwójne, a krótkie, tam są dwa razy idź chyba, czy trzy razy i. Także to tak jest troszeczkę nakręcone, że to jest cała masa niejasności, że ktoś tam się tego uczył. Tam włączony jest w to przedsięwzięcie Kochanowski, bo tam jest Górnicki, Januszowski i Kochanowski, z tym, że zostało to wydane 10 lat po śmierci Kochanowskiego. I mój nos, ten takiego grzebacza historycznego, zaczyna mi mówić, że Kochanowski też pisał głagolicą albo cyrylicą. Tak samo jak i Rej, że oni pisali nie łaciną. Zresztą dzieło Kopernika zostało wydane po jego śmierci 10 lat. No, to też trzeba się zastanowić, dlaczego zostało wydane 10 lat po jego śmierci. Też mój nos mi mówi, że było to napisane głagolicą. Jeszcze jakby się przyjrzeć tam innym historiom, to na przykład Uniwersytet Uppsala, ten szwedzki, powstał po roku 1626 bodajże, jak Szwedzi najechali na Fromborg i zrabowali bibliotekę Kopernika. I powstał Uniwersytet Uppsala i niejaki pan Linneusz, bo to tam za jakiś czas, zrobił systematykę, był twórcą systematyki, no roślinnej, zwierzęcej. I tak dziwnie to zrobił, tą systematykę, że ta systematyka jest tylko w języku łacińskim, a odnośniki są w językach słowiańskich. I nie ma na przykład no niektóre nazwy systematyczne zwierząt, przyjmijmy tam pies, kot, świnia, czy kura, to są w językach zachodnich, czyli niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim są. Natomiast jeżeli chodzi już o jakieś zwierzęta, powiedzmy, czy rośliny, które są gdzieś bardzo tam z krajów, powiedzmy, azjatyckich, tam przykład zaraz za chwilę, taki ciekawy, dla mnie przynajmniej ciekawy, to już w języku angielskim, czy w języku francuskim, czy niemieckim nie ma, tylko są nazwy łacińskie. Natomiast te nazwy łacińskie są równoznaczne z nazwami słowiańskimi. I jest na przykład, bo to z racji gwiazdozbiorów, jest taki gwiazdozbiór latającego węża i ten wąż we wszystkich krajach Europy Zachodniej nazywa się Christopelea ornata, czyli po łacinie. Natomiast w języku polskim, to jest, zaznaczam, wąż z Azji Południowo-Wschodniej. Nazywa się nadobnik ozdobny, czyli ten wąż już wcześniej miał nazwę własną w języku słowiańskim, natomiast nie miał żadnej nazwy w innych językach i dopiero w utworzonej łacinie stworzono nazwę tego węża. Jeżeli chodzi o poziom kultury słowiańskiej, powiedzmy, nie? No to też jak nazwy systematyczne są w łacinie. No teraz się wiadomo, że jest no większa komunikacja na świecie i tam jakieś zwierzaki małe, jak się tam gdzieś odkrywało już później, w tych krajach, powiedzmy, orientalnych, tam w ogóle daleko od nas położonych, to nadawano jakieś uniwersalne nazwy, które się tam przyjmowały i taki w polskim, taki w innych językach. Ale jeżeli byśmy wzięli pod uwagę gramatykę, to nazwy gramatyczne części zdania czy części mowy
w językach zachodnioeuropejskich najczęściej są po łacinie i one są żywe do dzisiaj, tak jak w niemieckim, we francuskim czy w angielskim, są po w większości po łacinie. Natomiast w językach słowiańskich, chyba we wszystkich, istnieją nazwy rodzime. Tam czasownik, rzeczownik, orzeczenie, jakaś przydawka, imię słów. To my mamy swoje nazwy i te nazwy są żywe, zrozumiałe. Tam Rosjanie mają bardzo podobne, ale też mają nazwy własne w zakresie pojęć gramatycznych. Tak samo, jeżeli chodzi o nazewnictwo medyczne. Jeżeli weźmiemy, bo teraz jest taka moda, żeby przez nazewnictwo medyczne przechodzić na język angielski i tam wiele rzeczy, części ciała, no człowieka, czy konia, czy jakiegoś innego zwierzęcia, nazywają się po angielsku. Nie, że to taka unifikacja angielska następuje. Ale jeżeli byśmy wzięli taką historię sprzed 30-50 lat, to nazewnictwo medyczne w krajach zachodnioeuropejskich było tylko łacińskie. Tylko i wyłącznie łacińskie. Natomiast w krajach tych słowiańskich nazwy były łacińskie, równolegle do nazw rodzimych. Czyli no, tak jak już by brzydko zapytać, to po jaką, no, jakim sposobem to się utworzyło, że siedział jakiś facet jeden i to wszystko wymyślił. Czyli musiało być coś takiego, że te nazwy powstały na jakiejś podstawie. Zresztą podobnie jest z nazwami geograficznymi, że dla wielu krajów tam bardzo odległych istnieje, dla krajów, gór, tam jakichś innych tworów tam powiedzmy geograficznych, czy wysp, czy innych, istnieją nazwy polskie, znaczy polskie, no słowiańskie. A tam już, bo już powiedzmy, jak Monachium nazywa się München, nie teraz, czy Kiel to jest Kilonia, czy tam jakieś, no nie wiem, Hanufa, to Hanower, ale nie wiem, jak on się po słowiańsku, ale tam jakaś jest nazwa słowiańska. Dla wielu nazw geograficznych są nazwy słowiańskie, do tego dołączona jest nazwa jakaś tam miejscowa z czasem, która została zmodyfikowana. Także to pokazuje, że ta kultura słowiańska musiała być bardzo wysoka. Zresztą, jak Państwo tam się historią interesują, to odrodzenie nastąpiło po zdobyciu Konstantynopola. Czyli jak obrabowano Konstantynopol, który był słowiański, tam wspomnę zaraz o tym Konstantynopolu, a później rewolucja kulturalna w Europie, i ta rewolucja naukowo-techniczna rozpoczęła się po inwazji szwedzkiej na Polskę. Że obrabowano wszystkie biblioteki, zniszczono wszystkie zamki i książki zawędrowały do Niemiec, do Anglii, do Szkocji, do Szwecji tam i tych innych krajów. I tu dopiero ta Europa zaczęła wykorzystywać te zdobycze cywilizacji i kultury słowiańskiej. Przy tej pandemii, ja tu nie chcę za bardzo rozwijać tematu, jak Państwo wiedzą, to żadne dżumy, jakieś cholery czy inne zarazy nie dotykały Polski. Tej Polski nazywanej Wielką Lechią, czy jakby tam Państwo, jakby kto tam chce to nazywać, czyli Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z tym też jest taka śmieszna historia historyczna. Ale dlaczego nie dotykały, czy się ktoś z Państwa zastanawiał, ale to jest w historii, to w historii tej oficjalnej, jest, że te dżumy, cholery i inne zarazy nie dotykały Polski. A to z bardzo prostego względu, że było bardzo dobre pole morfogenetyczne. I to pole morfogenetyczne nie wpuszczało choroby. Podam Państwu kilka rzeczy takich, to znaczy ludzie na to nie patrzą, nie? Takie niszczenie tego, bo pole morfogenetyczne to składa się
no ma wiele składowych, że tak powiem, nie? I jedną ze składowych jest roślinność, jaka porasta kraj jakiś. I takim bardzo dobrze działającym drzewem, taką rośliną bardzo dobrze działającą rośliną jest dereń jadalny. Dereń jadalny, czeremcha, tudzież te wszelkiego rodzaju odmiany wiśni. W Polsce chyba jest 14 odmian takiej dzikiej wiśni. Najmniejsza wiśnia to rośnie w Polsce w górach pieprzowych. Wiecie Państwo, gdzie w Polsce są góry pieprzowe? Halo? No nie wiem. Pieprzowe w Polsce? Tak. Tam się nie zaskoczyło to pytanie. Koło niedaleko Sandomierza. Tam rośnie ta wiśnia, taka no karbowata, malutka wiśnia. To jest taki rezerwat ochronny wiśni, bo tam się zajmuje też, przy tym się zajmuje też drzewami. No i taki król był u nas, słynny Stefan Batory, którego wychwala się pod niebiosa. I on nakazał na całym terenie Polski, znaczy korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, wyciąć derenia. To był taki nakaz królewski, że tego derenia do dzisiejszego dnia mamy bardzo mało w Polsce, jego się nie sadzi. Znaczy teraz tam zaczęli ludzie sadzić jakieś tam, no takie pochodne roślinki tego derenia jadalnego. A przy tym jeszcze ten dereń jadalny ma taki, jest taką specyficzną rośliną, że ona kwitnie jeszcze pod lodem i pszczoły, jak wykonują pierwsze obloty, mogą tam się pożywić na kwiatach tego derenia i te rodziny pszczele zachowują się w zdrowiu. No dzisiaj one tam bardzo chorują, nam wymierają. Tu sąsiada miał 60 pni, a teraz ma 14 po tej zimie. Ale gdyby był dereń i byłby kwit, to nie miałyby tych chorób i na pewno by te wszystkie 60 pni zachował. Tam jeszcze była inna przyczyna, bo takim napojem był miód pitny. I Stefan Batory chciał ten miód pitny wyrugować i on wprowadził bodajże do nas ziemniaka i zaczął rozpijać społeczeństwo. No ale to takich dużo dygresji. Także rośliny bardzo dobrze działają na pole morfogenetyczne. Jak mówię, dereń i taką rośliną, która jest bardzo ważna i która powinna rosnąć przy każdym domu, to jest czeremcha. U nas jest dwa gatunki występuje, ta niby czeremcha europejska i czeremcha amerykańska, tak się nazywa. To taka bzdura jest, nie to, że to z Ameryki gdzieś tam i to chwast jest i to trzeba tępić. I nawet widziałem na YouTube taki pan biolog czy botanik tłumaczył, jaka to jest paskudna roślina, jak to ją trzeba tępić, wycinać i niszczyć. A to jest jedna z roślin, która jest najbardziej bakteriobójcza i jeżeli ona rośnie w pobliżu domu, w jakiejś alei, czy w innym miejscu, to jeszcze matka moja mi opowiadała, że jak dziecko choruje na koklusz, to choroba była kiedyś nieuleczalna. To rzadko dzieci z tego wychodziły, że umierały. Bo to mają małe dzieci. To z dzieckiem, jeżeli się postało 10 minut pod kwitnącą czeremchą, to mijał koklusz. I gdyby, powiedzmy, te czeremchy zacząć propagować i sadzić, szczególnie tą amerykańską właśnie, bo ona chyba jest lepsza, z tego co badam, od tej niby europejskiej. No takie nazwy są. To mielibyśmy po prostu spokój z wieloma chorobami, łącznie z tą, jaką dzisiaj tam mamy. I tu jeszcze na to chciałbym przytoczyć taką historię. Ta wiśnia sakura, jaka jest w Japonii, to jest też odmiana czeremchy. To jest prunus, jedna z rodzin prunusu i w Japonii od Okinawy do Hokkaido to te kwitnienie tych sakura odbywa się w ciągu 2 miesięcy. I w zasadzie no dzisiaj to, że ta pandemia jest taka modna tam na całym świecie, to i w Japonii chyba jest, chociaż wydaje mi się, że nie bardzo. I jak sakura przejdzie kwitnienie sakury, to ta cała pandemia powinna, nie wiem jak na wirusy to działa, bo ja nie jestem jakimś specjalistą od wirusów, ale
W każdym razie jest na pewno bardzo silnie bakteriobójcza i nawet teraz miałem operację niedawno i sobie przykładałem korę czeremchy do rany, bo mi antybiotyki nie pomogły. I to jest też związane z tym polem morfogenetycznym. Tam troszeczkę się zapędziłem, bo miałem trochę ogłagolicy, ale spróbuję jeszcze wam powiedzieć. Znaczy o historii Polski, jak my przeglądamy historię Polski i ta Litwa, jak jest tam jakaś Litwa i to ci Litwini, co mieszkają na Litwie, to są ci te Jagieły, jakieś tam takie idiotyzmy się opowiada, że to, powiem państwu, jak to powstało Wielkie Księstwo Litewskie. I z tymi najazdami mongolskimi, jak państwo słuchają o tym Dżingis Khanie, jak on to na nas najechał, jaki to był niedobry chłop, to głowa boli. I tak jakby wziąć historię, tylko że czytamy historię wybiórczo, czy uczymy się jej wybiórczo i nie zastanawiamy się nad tym, jak to wygląda. I teraz jeżeli byśmy wzięli, że Ruś Kijowska, jak była, to kiedy ta Ruś Kijowska upadła? W roku 1240. No dobrze. A kiedy powstało Wielkie Księstwo Litewskie? W roku 1240. Czyli tak jak na planie filmowym. Jedni weszli, drudzy wyszli. A w tak zwanym międzyczasie, aż z Buriacji pruł Dżingis Khan pod Legnicę, żeby walczyć tutaj ze wszystkimi, zmiatał wszyściuteńko po drodze. I tak zmiatał wszystko po drodze, że pod Legnicą zabili Henryka Pobożnego, króla Polski, chociaż on został zabity rzutem oszczepu w plecy z szeregów niemieckich, a nie polskich, jak, bo mieszkam akurat w Trzebnicy i to tutaj jest to miasto królewskie Trzebnica, gdzie był Henryk Pobożny i Henryk Brodaty. Henryk, bo zawsze mi się mylą, no ale to... Tak jakże to Wielkie Księstwo Litewskie powstało z dnia na dzień, a Ruś Kijowska upadła z dnia na dzień. A potem mówimy, że, bo to była Wielka Lechia, i to dzielimy na koronę, i dzielimy na Litwę, i że ta Litwa, to Litwinów dzisiaj jest 2 miliony, a obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego miał 1 000 000 km². To w tym czasie, tam w roku 1240, to w ogóle czy byli ci Litwini, czy to nie jest jakiś naród przywieziony przez krzyżaków i tam osadzony? Tam, bo widać, że oni uciekają z tej Litwy, w ogóle tam nie chcą mieszkać. Że to bzdura jest, że Jagiełło był jakimś tam Litwinem, takim w naszym pojęciu dzisiejszym. A tam się tłumaczy, że jego matka była Białorusinką, a ten był Czerwonorusinkiem, a ten był Niebieskim Rusinkiem. Nie było takich rzeczy, to są bzdury. A historia to jest robiona na zamówienie i takiej historii się uczymy. I ten nasz Jagiełło był tak samo był Słowianinem i on się ochrzcił, ale tylko, że on był chrześcijaninem obrządku słowiańskiego, nie musiał się, zresztą jak, podobnie jak nasz Mieszko, że się ochrzcił. Takie, to by dużo gadać o tym, no ale to już. I te kłamstwa w tych kłamstwach historycznych sobie żyjemy tak swobodnie, tak się taplamy w tym błocie i nasze myśli zaczynają krążyć wokół tego. I następnie następuje zmiana języka, zmiana piśmiennictwa i posługujemy się takim językiem, który nic nie znaczy. Ja państwu podam taką rzecz. Słychać? Halo? Tak, słychać pana. Czy państwa to interesuje, czy nie interesuje? Bardzo. Interesuje, naprawdę, interesuje to. No. Powiem państwu taką rzecz. Na przykład, słowo haniebny. No i kto, i jak państwo myślą, jak, no co ono znaczy? Znaczy, no powszechnie to znaczy, że ktoś niegodny, no nie wiem, jakiś paskudny, niedobry, chamski, źle się zachowuje, zasługuje na pogardę. No tak byśmy to zinterpretowali. Natomiast jeżeli zajrzymy do słownika staropolskiego, to ten haniebny znaczy niebiański, wspaniały, gołębiego serca, oddany niebiosom i Bogu. I my się takim językiem dzisiaj się posługujemy.
To jest taka najbardziej, bo tam cała masa jest takich słów, ja nawet, bo ja etymologią się zajmuję mało, nie? Tylko tam czasem mi coś wpadnie do tego, tak przy tak zwanej okazji i posługujemy się, ja do Państwa też mówię tym językiem i teraz jak ja mówię takim odwróconym językiem do Państwa, to Państwa podświadomość przyjmuje jako zupełnie coś innego. Bo podświadomość jest taką instytucją, byśmy powiedzieli, która zachowuje pierwotne wzorce. I te morfemy pojęciowe w tej podświadomości są niezmienne. Bo one pochodzą z gwiazd. I ja do Państwa mówię takim bełkotem, że tak powiem. I to, co ja mówię, bardzo często może być poddane pod wątpliwość. Tak jak wiele rzeczy cały czas jest poddawanych pod wątpliwość, bo nie posługujemy się prawidłowym językiem. I jak zapisujemy jakiś tekst, to zapisujemy nieprawidłowymi znakami graficznymi i to jest też ten sam bełkot. I spróbuję to Państwu udowodnić. Bo najlepszym takim dowodzicielem tych wszystkich spraw są dzieci. I jak zaczniemy dzieci uczyć, jak się dzieci uczy w szkole, na przykład historii, i z tego, co widzę po swoich wnuczkach, tam po innych dzieciach, strasznie nie lubią historii. Bo później już jak muszą się uczyć, znaczy jak widzą, że to nie przelewki z tą nienauką historii, no to biorą się i wkuwają tą historię. I ją potem jakieś mają tam egzaminy, sprawdziany, tralalala i tak dalej. Więc oni tą historię piszą taką, jaką się nauczyli. Ale wewnętrznie te dzieci małe historii się nie chcą uczyć, bo ich podświadomości wiedzą, że to są bzdury. I wielu rzeczy dzieci, to trzeba przyjrzeć się i zaobserwować te dzieci, że nie chcą się uczyć takich rzeczy, gdzie jest już kłamstwo takie założone z góry. I dopiero jak zacznie się wprowadzać prawdziwą historię, to zaczną się tej prawdziwej historii naprawdę uczyć. Tak samo z pismem. Też no, są opory, nie, bo to zresztą komu się chce teraz. Wprowadza się takie rzeczy, to właśnie te cuda niewidy, tą sławę na tych telefonach i tak dalej. To ludzi bardziej pochłania jak ta prawdziwa nauka i prawdziwa wiedza. A jeszcze wspomnę o Konstantynopolu, bo to kiedyś nawet napisałem, tam na jakimś, tam mówiłem o tym Konstantynopolu na jakimś filmie, ktoś tam mi wypisał, tak wymalował mi tam Konstantynople i tam, że ten Konstantynopol, to on się tak nazywa. Ta nazwa została wprowadzona w roku 1565 przez niejakiego Hieronimusa Wolfa, czyli Konstantynopol, obecny Stambuł czy Istanbul, nigdy nie nazywał się Konstantynopolem. Państwo sobie wyobrażacie? Nigdy. Bo ta nazwa została wprowadzona 100 lat po upadku Konstantynopola. Ja mówię Konstantynopola, tylko Carogrodu, nie Carogrodu, czy Cargradu, bo tak się zawsze nazywał i nazywał się po słowiańsku Cargrad. Czyli miasto tego Boga Najwyższego, bo car to Bóg Najwyższy, nie? A Amerykanie zrobili z tego, w tych słowach, jak Państwo mówią, zrobili z tego samochód. Bo po amerykańsku samochód to jest car, tak jak ten ruski władca się nazywał, to teraz się nazywa samochód i ten samochód jest tym carem, ale i Bogiem Najwyższym od razu. To także tu też taka malutkie wtrącenie etymologii. I te o tych morfemach, tak spróbuję Państwu powiedzieć, że te morfemy są niezmienne. I na przykład morfem bol, bo jeżeli chodzi o nazwę Polska, my tam sobie mówimy, że tak się tam szuka, każdy szuka, a Polska nazywała się bolsza, czyli wielka.
To była nazwa Polski, wielka, bolsza, tak jak mówią Rosjanie, balszoj, wielki. I ten morfem wielki, bol, to mamy na przykład, jest Bolsonaro, prezydent Brazylii i tam amerykański sekretarz stanu, jest Bolton, też ma tego bola. Jest Bolonia, też wie, tam pierwszy uniwersytet w Bolonii, wielki uniwersytet boloński. I ten morfem bol w tych wszystkich... I ten morfem bol rozpoznają podświadomości. Podświadomość rozpoznają. Natomiast my to tam bardzo mało go rozpoznajemy. I tutaj już jakby przejść do głagolicy, to w zapisie głagolicowym obowiązuje zapis morfemiczny. To można spotkać w starych tekstach. Ich jest bardzo mało, tych tekstów głagolicy okrągłej, bo ona była najbardziej tępiona, bo to był najważniejszy, no jeden z, no, z najważniejszych systemów piśmienniczych. Jest taki zapis, że każde pojęcie zapisuje się morfemami, czyli najmniejszymi jednostkami znaczeniowymi. I dopiero te jednostki najmniejsze jednostki znaczeniowe określają wartość znaczeniową całego wyrażenia. I każdy morfem musiał się kończyć, bo u nas teraz mamy sylaby, nie? A sylaby to nie znaczą nic. Sylaby nie znaczą nic i wprowadzono podział sylabiczny, tak samo jak wprowadzono etymologię leksykalną. Natomiast zniszczono etymologię morfemiczną i zniszczono morfemy po to, żebyśmy nie rozumieli tego, co mówimy. I to nawet jest i w rosyjskim też. Co prawda oni mają tam, no troszeczkę tam jest bliżej w rosyjskim, czy tam w serbskim, bułgarskim, czy tych językach pisanych cyrylicą, ale to też już zostało tam, się do tego bardzo przykładał ten Mogiła i przykładał się car Aleksander Piotr I, no i potem już, znaczy ta dynastia Romanowych, że to się powoli tak dewaluowało, potem jeszcze towarzysze komuniści się do tego przyłożyli i także to zostało całkowicie. I teraz, żeby zacząć budować to pole morfogenetyczne, najpierw wokół siebie, a potem coraz szerzej i szerzej i szerzej, to jednym ze sposobów jest właśnie nawrót do tego pisma. I jak w samym piśmie, znaczy jeżeli w samym tekście mamy różnego rodzaju znaczenia, odmienne od tych powszechnych, jakie my mamy zakodowane w mózgach, nie w podświadomości, czyli we wszystkich komórkach naszych organizmów, to wprowadzono nam literki, które one nic nie znaczą, a w zapisie głagolicowym te pojęcia są ubrane w morfemy, natomiast same litery, to też jest nieprawidłowe słowo, ta litera. Bo litera to jest krótki utwór literacki służący do zapisywania tekstów prawnych. To jest litera. Tak? A my się posługujemy bukwami, czy... To każda z literek tych, mówię do Państwa takim językiem, jakim się tu posługujemy. Każda z tych bukw, jakie się nimi posługujemy w głagolicy, składa się z kilku części. I nie dość, że mamy zapis morfemiczny, który przenosi zapis taki znaczeniowy słowa, czy jakiegoś zwrotu, czy pojęcia, to mamy dodatkowy, ukryty zapis, który jest w samym znaku graficznym. I to taki był profesor, no wyleciało mi z głowy, na Uniwersytecie Wiedeńskim, ale to był w latach już 20. wypędzony z Rosji, fonetyk, fonolog, mówi tak, w zapisie głagolicowym połączone jest myślenie graficzne z myśleniem fonetycznym. Nie dość, że dźwięk ma jakieś znaczenie,
sam dźwięk, powiedzmy samogłoski, spółgłoski po tej użytej w jakimś tam wyrażeniu, to sam zapis graficzny jest przekaźnikiem informacji. No nie będę, przepraszam, nie będę w stanie Państwu tego tu pokazać, ale to jest no, kolejna z moich prac, jakie tu skończę gwiazdy, to będę zajmował się tym rozbieraniem literek na części. Tam chyba na jednym filmie pokazuję, tak jak Państwo oglądali, że jak są dzielone literki, ale to jest tamtego malutko i nawet są tacy ci, którzy kręcili filmy, że niektórych filmów ze mną nie puszczają. Tylko sobie oglądają w domu i się drapią po głowach. Co ten Mroziński tam wymyśla? Tam byłem na takim spotkaniu zaraz koło Radomia. 10 kilometrów Villa Cyganeri. Ale jak się nazywa ta miejscowość? To tam były kręcone filmy, takie tam były telewizje niezależne się zjechały, ale żadna nie pokazała filmu z mojego wykładu, tam jaki miałem na temat właśnie liter. Z tego i z czego te literki się składają, z jakich części. Tam oczywiście wszystkich liter nie poruszyłem, tylko część, no bo to nie było czasu. Ale oni tego nie mają. Chociaż ja im tego nie mam za złe, niech oni sobie mają. Muszę książkę napisać. No może to chyba starczy teraz na tyle, nie? Bo to już się nagadałem. Jak Państwo macie jakieś pytania, to można mnie coś zapytać i chętnie odpowiem. A jakbyśmy się kiedyś spotkali, to coś nie coś powiem o samych literkach. Dalej nie wiem, czy słychać. Tak, jak najbardziej. Bardzo dobrze Pana słychać. Wyśmienicie. Czy to Państwo jesteśmy wdzięczni za dawkę wiedzy, której jesteśmy głodni? Tak, ale ja wrócę jeszcze do takiej sprawy. Pisać głagolicą. I wtedy zaczniecie widzieć, co jest prawda, a co jest nieprawda. I teksty, najlepiej pisać teksty uświęcone tradycją, bo i to tradycją, która jest w chrześcijaństwie. Bo to chrześcijaństwo, które dzisiaj mamy, to ono się tylko nazywa chrześcijaństwem. I to zostało zrabowane chrześcijanom obrządku słowiańskiego. Kiedyś to Państwu tak dokładniej wyjaśnię, jak to wyglądało. Jak wyglądała, no powiedzmy, Eucharystia, w ogóle cała liturgia, tudzież Eucharystia, jak wyglądała i na czym polegała. I powiem Państwu w zaufaniu, że liturgia słowiańska była taka sama na terenie Europy, na terenie starożytnego Egiptu i taka sama była u Azteków i Majów, jak i u Inków. Tak samo wyglądała liturgia i powiem Państwu, że z tego, co widzę po nazwach gwiazd, jak są nazwy gwiazd w językach tych amerykańskich, chodzi mi o Indian, o tych aborygenów amerykańskich, to nazwy gwiazd w większości mają swoje brzmienie, które jesteśmy w stanie zrozumieć. Jesteśmy w stanie zrozumieć w języku polskim. Nawet. Dam Państwu przykład. Otóż, tam jak Państwo oglądali te filmy, ja tam takie opowiadam historyjki o ruchu precesji osi ziemskiej i tam jest 14 gwiazd ruchu precesyjnego, które mają nazwy. Tam mają. Ja to nawet nie wiem, tylko według psalmu to mogę powiedzieć, jak one się nazywają, bo tak nie pamiętam, bo ruchy nieba zostały zapisane w psalmach i Ewangeliach. Tylko, że to jest tak nam przedstawione, że w zasadzie nikt nie wie, o co chodzi. Bo to są teksty z mechaniki nieba, czyli to były teksty chrześcijan obrządku słowiańskiego, czyli czcicieli niebios gwiaździstych. Wszystko odnosi się do gwiazd. I te 14 gwiazd ruchu precesyjnego przerobiono na 14 świętych wspomożycieli, 14 stacji drogi krzyżowej
i tam jeszcze takie inne historyjki wprowadzono w chrześcijaństwie, tym, którym, z którym mamy do czynienia na co dzień. Te gwiazdy ruchu precesyjnego, on, tam oś się przesuwa i wskazuje na gwiazdę, która pokazuje kierunek północny. Teraz jest gwiazda Polaris, co tłumaczy się jako Polak. Tak to się nazywa. Natomiast u Majów, to by, i to byli no coś takiego odpowiedniki bogów, bogowie. I oni też byli i w tradycji słowiańskiej nazywani bogami, bo mówili, Słowianie mówili tak. Wszystko dzięki naszym bogom niebieskim powstaje, żyje i rozwija się. Czyli dzięki gwiazdom. No ale wrócimy do tych Azteków, czy tam Majów, do Majów. I te 14 gwiazd ruchu precesyjnego, które w odpowiednich okresach czasu podają, pokazują kierunek północny, nazywane są no, imieniem jednego Boga. I ten Bóg nazywa się Idź za mną. On się nazywa Idź za mną. Tylko, że te tłumaczenia, jakie tam przeleciały przez ten, przez te wieki i tam krętactwa, to wygląda Idź za mną, a to jest, to są gwiazdy kierunku północnego, czyli jak patrzymy na gwiazdę polarną, tą Polaris, to idziemy tam na północ. Potem jakoś się przesunie na gwiazdę Pasterz, to będziemy szli na północ i ta później następna, jaka gwiazda jest, Oaza, to też będziemy szli na północ i te wszystkie gwiazdy u Majów nazywają się Idź za mną, czyli pojęcie gwiazdy kierunkowej, gwiazdy północnej. I gwiazdy te, które odpowiadają za przesuwanie się punktów równonocy po równiku niebieskim, to jest Fomalhaut, Antares, Aldebaran i Regulus. To jest czterech braci tam takich, którzy trzymają świat, strażnicy nieba. Oni nazywają się w języku Majów Baca. Strasznie mnie to śmieszy. Baca, czyli ten, kto ma baczenie, czyli ten nasz Baca, co tam bacuje z tymi owcami w górach. On ich pilnuje owiec i baczy na nie, ma baczenie. Także przypuszczam, że tam w tamtych krajach też posługiwano się językiem może w jakiejś innej formie fonetycznej lub coś takiego, że posługiwano się, przypuszczam, językiem słowiańskim. Iż i Kolumb nie odkrył niczego, tylko Amerykę odkryto dopiero po upadku Konstantynopola i podkradziono się pod ludzi tego, z tego Konstantynopola, że to z dobrymi zamiarami się tam do nich idzie. I tak jak pływali wcześniej ludzie z Konstantynopola z normalnymi zamiarami do tych Indian północnej czy południowej i ci ludzie ich przyjęli normalnie, natomiast to byli Watykańczycy, no i oni wzięli ich, wytruli. Tam jeszcze jest ta historia z tymi końmi, co tam wypuścili, pięć koni, źrebaka i ogiera i tak dalej, ale to też jest taka legenda z gwiazd, jak będzie kiedyś okazja, to Państwu opowiem. Dobrze, coś jeszcze miałem powiedzieć? I powiem Państwu, bo tak mnie swędzi jeszcze język, o edukacji dzieci. Otóż, to już mówiłem kilka razy, na pewno się Państwo spotkali z tym, ale teraz się wziąłem za sprawę troszeczkę głębiej. I tak też tym tam w tak zwanym międzyczasie pracuję. Chodzi o edukację dzieci. Jak u nas była prowadzona w słowiańszczyźnie edukacja dzieci? Otóż te wszystkie bajeczki, jakie mamy dla dzieci, na przykład Tańcowała i z Głaznitką, i tam jest, ja nawet nie pamiętam tekstów wszystkich, tylko, bo to już było dawno. I to jest taka bajeczka o trzech gwiazdach. Alrisza, Mizar i gwiazda Polaris. I gwiazda Alrisza nazywa się Lniana Nić. Gwiazda Mizar nazywa się Fartuch, a gwiazda Polaris nazywa się Igła lub Gwóźdź. Takie ma nazwy poza tą gwiazdą Polaris, czy
Synezura, tam czy jeszcze jakaś z alfabetem greckim. I te, i to tak dzieci uczono takich opowiastek. Z zamysłem, że kiedy to dziecko będzie większe, to łatwiej będzie temu dziecku poruszać się po niebie. Raz jako osoba, która poznaje układy gwiezdne. Natomiast później, po śmierci, będzie wiedziała się, jak się poruszać w przestrzeni międzygwiezdnej i jak się inkarnować. I to zaczynano od bajeczek, od małych dzieci. I teraz, jeszcze jakby było tego mało, to tam obok gwiazdy polarnej, która nazywa się Igła, znajduje się gwiazdozbiór Kameleopardis i gwiazdozbiór Wielbłąda. Jak przeczytamy Ewangelię, to jest taki zapis. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu dostać się do Królestwa Niebieskiego. I to dotyczy gwiazdy Polaris i dotyczy tego małego gwiazdozbioru Wielbłąda. To z kolei jest zapisane w Ewangeliach. Jak to wygląda? No dobrze. Także nie powiedziałem Państwu nic o literkach, ale powiem. Ja ale dalej podkreślam, że należy przepisywać teksty. Tam w internecie są chyba dwa psalmy napisane, ale wczoraj dałem takiemu młodemu człowiekowi z Warszawy psał też synajski, tam jest wszystkie 153 psalmy i on je przepisze, bo ja nie dam rady, nie mam czasu. Prawdopodobnie je przepisze i będzie można je udostępnić i tam jest zapis właśnie morfemiczny. I, no ale na razie trzeba się nauczyć i korzystać z tego, co mamy, nie? I jak Państwo się zwrócą do mnie, jeszcze tak powiem, znaczy to nie tyle nawet, że marketingowo, tylko że ja to rozdaję za darmo. Znaczy alfabet, takie kartusze do pisania i klawiaturę. Jak ktoś może jakiś datek tam na moje konto przesłać. A jak nie ma kogoś nie stać, to nie przesyłać i też dobrze, tylko żeby pisać. Natomiast mam książki takie do sprzedaży na temat głagolicy. Troszeczkę jest tam historii, trochę głagolicy, że można poczytać, troszeczkę poszerzyć swoją wiedzę. I także mam tak zwane brojki. One są opisane, czyli takie obrazy, raczej grafiki, czym były kiedyś ikony, bo ikonę się pisze, a nie maluje, Państwo wiedzą. Więc dlatego ikonę się pisze, że ikony były napisane, a później wprowadzono dopiero w 787, nie pamiętam, to był efeski chyba sobór, dopiero wprowadzono możliwość malowania en face Matki Boskiej i Jezusa jako osób żyjących, bo dalej nie wolno było pisać tego Boga Ojca czy Ducha Świętego. Dalej nie wolno było, bo tego Ducha Świętego i Boga Ojca nikt nie widział. To są zupełnie inne historie, o których tam przy okazji Państwu opowiem może, jak to wygląda w widzeniu Słowian, ale to by jest znowu bardzo długa historia i to już tam się wchodzi trochę w gwiazdy i w przestrzeń międzygwiezdną. Ale też w pole morfogenetyczne. To podstawowe takie, jakie mamy, jakie zsyła nam niebiosa, jak warunkuje w ogóle życie na Ziemi, jak niebiosa warunkują życie na Ziemi, tworząc określone pole morfogenetyczne, że tu się rodzą takie zwierzęta, tacy ludzie, jak przebiega rozród, jak przebiegają migracje i że to wszystko zależy od gwiazd. No i mówię, można się do mnie zwrócić, nie wiem, tam chyba jest podany mój adres mailowy, a jak nie to telefon, to ja wyślę, że można sobie zamówić u mnie książki, a jeżeli ktoś napisze o klawiaturę czy tam te inne historie takie pomocnicze do tego, to też bardzo chętnie każdemu wyślę. Znaczy żona moja.
żeby Państwo mogli pisać, przede wszystkim pisać. I teksty chyba są nawet w internecie, tam te moje psalmy, a najwyżej na nowo, bo przepisałem na nowo, to jeszcze zeskanuję raz i umieszczę je gdzieś, żeby można. Bo to jest, ja to mówię z punktu widzenia egoisty. Dlatego, że jak ludzie będą pisać, to ja będę żył w lepszym świecie. Znaczy oni też. Zresztą ten Grak, słychać mnie? Tak, słychać wyraźnie. Jak Państwo wiedzą, Greg Braden, taki jest profesor amerykański, on udowodnił, że medytacja, godzina tam czy ileś medytacji powoduje zmianę pola morfogenetycznego. Że następuje zwiększenie tej dobroci w przestrzeni, jeżeli jest prowadzona medytacja i to nawet prowadził w takich różnych miejscach zapalnych na świecie. A sama głagolica, bo medytacja trwa jakiś czas, ja nie mówię, że jest zła, broń Boże, trwa jakiś czas i potem ta medytacja się kończy. Natomiast pisanie, jeżeli piszemy, to ten zapis zostaje w tej przestrzeni. I uważam, znaczy mogę się mylić, bo ja zawsze podkreślam, że ja się mogę mylić, popełniam błędy, tudzież inne historie są, bo ja jest, no jakbym siedział na tekturce pod sklepem i piwo pił, to na pewno bym się nie mylił i bym miał strasznie jasne myśli. I to zmienia pole morfogenetyczne. Tak samo te brojki zmieniają pole morfogenetyczne. To są takie grafiki. Może tam Państwo na pewno widzieli, bo tam nieraz na filmach się wbijają. I to też mam w różnych rozmiarach i to one pomagają mi się utrzymać po prostu, bo mam małą emeryturę. Czy Państwo jakieś pytania mają do mnie? Czy za mało, czy za dużo? Pozwolę sobie jako gospodarz zadać podstawowe pytanie. Przepraszam. Z uwagi na to, że jesteśmy tu skupieni nad czymś takim, chcemy stworzyć każdy indywidualne, własne akty urodzenia, które same stwarzamy. Stworzyć według pewnych zasad, jakimi Pan się z nami podzielił, w runach i w głagolicy. No bardzo akt dobry. Ten był żywy. Tak, i bez, jak mogę dodać, to dobrze wpisać się swoją gwiazdę urodzenia. Jaka, bo na każdy dzień, tam ja zrobiłem 300 gwiazd. Halo? Raz. Teraz mogę? Tak. Dobrze byłoby wpisać gwiazdę urodzenia. Pod jaką gwiazdą się urodziliśmy? Bo na każdy niemalże dzień jest jakaś gwiazda, która patronuje danemu dniowi. I powiem Państwu, tak, opowiem Państwu o tych gwiazdach, zaraz Państwu opowiem w tym momencie króciuteńką historię dotyczącą mnie. Otóż ja, jak Państwo wiecie, już tu wspominałem, zajmuję się głagolicą. Urodzony jestem 30 października 1953 roku. I w zasadzie to nic nie znaczy. No i znam się trochę na tej głagolicy. No może tam są lepsi specjaliści ode mnie w zakresie, powiedzmy, tej niejasnej strony. Natomiast najlepszym specjalistą od głagolicy w Polsce jest pan profesor Marian Wójtowicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor senior. I proszę sobie wyobrazić, że pan profesor urodził się 1 maja 1953 roku. Czyli i to tak, no też nic nie mówi, ale jeżeli popatrzymy na koło zodiakalne, to ten pan urodził się dokładnie naprzeciwko mnie. Dokładnie, co do stopnia naprzeciwko mnie, czyli gwiazda, która patronuje temu panu i mnie, no mnie w koniunkcji, jemu w opozycji, a jego w koniunkcji, a moja w opozycji, to są dokładnie położone w jednej linii prostej. Znaczy nie wiem, czy Państwo się zajmują astrologią, wiedzą to, to opozycja, co koniunkcja. No opozycja to jest wtedy, kiedy jest gwiazda po przeciwnej stronie Słońca jak Ziemia, a
Koniunkcja jest, kiedy gwiazda jest po tej stronie, samej stronie, co Ziemia w stosunku do Słońca. Chyba tak. Albo na odwrót. No widzicie, już się wymądrzyłem. Ale że w jednej linii są gwiazda, Słońce i Ziemia. I tak mamy, że położone są, nasze urodziny są położone w jednej linii. No dobrze. Tak? Czy bym mógł zadać pytanie od razu? To było coś z początku na temat właśnie tego pola morfogenetycznego i roślin. Jak rośliny, które sadzimy przy domu, oddziałują na te pole? Na jakiej zasadzie? Powiem panu, taką historię panu powiem. Człowiek, to znaczy ja i pan, to mamy 46 chromosomów, czyli 23 pary chromosomów. I my siebie uważamy za mądrych, nie? Znaczy tam sąsiad Józek, sąsiad Franek i Bronek i ciotka Wanda. Natomiast rośliny, jest taka roślina, nazywa się długosz królewski, to jest ta odmiana pewna paproci, ma 2160 chromosomów. To proszę sobie wyobrazić, jak wielka informacja znajduje się w tej roślince. To nauka udowodniła. Długosz królewski, to tam można sprawdzić, że ona ma ponad 2000 chromosomów. I są rośliny, co tam mają ponad 1000, 1500. Większość roślin ma więcej chromosomów jak ludzie. I to zna, to bardzo dużo. Czyli jak potężna informacja znajduje się w każdej jednej roślinie. Dlaczego? Dlaczego pan pyta jeszcze o rośliny? Ja oglądałem taki film kiedyś, o filmik taki na YouTube o tych ludach północy. No, to było kiedyś u nas to samo, te święte gaje. Więc tam 500 kilometrów w jedną stronę nie ma, w drugą, w trzecią, w czwartą nie ma nic, 500 kilometrów. A oni wyznaczają jeszcze taki kawałeczek tam sobie tej ziemi i tam rosną rośliny i tam nie wolno niczego dotykać. I oni tam wchodzą i to są ludy najbardziej uduchowione, te ludy północy. No tak z tego, co ja widzę. Także te wszystkie rośliny, jakie sadzimy wokół siebie, to one budują nasze pole morfogenetyczne. Są dla nas ochroną, są dla nas dobrodziejstwem. I takie chaszcze, takie samorosnące. To prawda, u nas teraz tam następuje tak ta nawłoć, tam zarasta, ale to są takie okresy, kiedy narasta to, a potem narasta jeszcze coś innego. Jeżeli zostawiamy takie odcinki. I wtedy się klaruje to. I powiem państwu, takie prawdziwe środowisko dzisiejszej nomenklatury, prawdziwe środowisko roślinne, które jest niedotykane ludzką ręką, w obecnej nomenklaturze naukowej nazywa się dokładnie tak, jak pierwsza litera alfabetu głagolicowego, czyli az. Powiedzielibyśmy Bóg Najwyższy. Nie wiem, czy wystarczająco wytłumaczyłem. Na pewno z zaciekawieniem, dziękuję. Ja mam tutaj jeszcze parę pytań, zapisałem sobie na kartce od razu, jak tylko pan mówi. Ale no może ktoś inny zadałby jeszcze, a ja może sobie poczekam z chęcią i będę zadawał je na pewno. No ja bym chciał zadać pytanie. Proszę. Bo pan mówił o polu morfologicznym, to jest informacja jakaś, nie? W roślinach, pan tak mówił. Tak, ale we wszystkim jest ta informacja. Oczywiście. To mam takie pytanie. Jeżeli informacja jest ta, bo wszędzie jest informacja, czyli te rośliny, które tak zwane kwasty rosną, rosną na przykład po krzywu sąsiada mlecz, one na coś mówią, że brakuje nam jakichś minerałów czy coś? Jak pan myśli? No znaczy to, ja to wiem od kogoś, nie? Ale one się pojawiają, kiedy są potrzebne nam. Właśnie. One się pojawiają, kiedy są potrzebne. Jak zostawimy to, co jest modny, jest trawnik.
i to z trawy, która została chyba genetycznie zmodyfikowana. Bo to jest nic nie warte już zupełnie. Znaczy można mieć kawałek trawniczki. Dlaczegoż nie, żeby dochodzenia czy coś takiego, no to też nie trzeba sobie życia utrudniać. Ale jeżeli ktoś ma możliwość i taki trochę większy ogródek, to znaczy ja nie mogę nikomu niczego kazać. Ale powinien zostawić kawałeczek ogródka taki, żeby był ten as. Czyli on się sam tam przemienia. Co tam ma urosnąć, co ma zginąć i to samo się będzie przemieniało. I same rośliny wiedzą, które kiedy mają wschodzić, które mają ginąć. I to się samo reguluje. Mówię Państwu, proszę sprawdzić, jak się nazywa prawdziwe środowisko, takie najbardziej naturalne, nazywa się az, tak jak pierwsza litera alfabetu głagolicowego. Tutaj bym chciał wspomnieć coś takiego, tak zwane uduchowione kłamstwo. Bo to się spotyka przy gwiazdach. Ale i z tym azem tak samo, teraz mi się przypomniało. I tak zmieniają nazwy gwiazd ci naukowcy wszyscy, żeby zagubić ich pierwotne znaczenie, ale jeżeli jest uważny obserwator czy czytelnik, to nie idzie tej nazwy gwiazdy zmienić tak, żeby ona zatraciła swoje znaczenie. Państwo sobie wyobrażają? To się nazywa uduchowione kłamstwo, takie pojęcie. No dobrze, proszę, jak ty ktoś tam. Lesław, ja mam takie pytanie. Jak zacząć pisać głagolicą? Wziąć ołówek, kartkę i pisać. No ale trzeba znać znaki, nie znam żadnego. Proszę napisać do mnie, ja wyślę alfabet. Mówiłem, proszę wysłać do mnie, wyślę alfabet. I proszę się niczym nie przejmować, jeżeli chcemy napisać tam Tadeusz, Józek, Franek, dzień dobry, smacznego. Wszystko jedno. Napisałem na Triwie, ale nie wiem, czy to jest u pana odczytywalne. Nie będzie, bo ja mam takie urządzenie, tu mi żona dała, bo ona tam coś patrzy w komputerze, a ja mam takie urządzenie inne. Nie wiem, jak to się nawet, czy to jest smartfon, czy to jest... Jak zapytam jej, to ona mi powie. Ja nawet nie wiem, bo ja mam telefon taki. To może ktoś mi później poda kontakt do pana, bo ja nie mam do pana kontaktu. Aha, no ale tak, nie, mój adres jest tam angrafki.wp.pl, angrafki przez 2F. Angrafki przez 2F @wp.pl. Już zapisuję. Dziękuję. Dziękuję. I ja mogę być pomocny. Można skorzystać ze strony Facebooka. Tak, na Facebooku też jest. Tak. I tam można, tam jest strona podana i telefon do mnie. Znaczy, telefon ja odbieram i rozmawiam z każdym, tylko tak do 15 minut, bo ja nieraz mam 3-5 telefonów i to bym przegadał przez cały świat. Nie, to znaczy, to nie chodzi o to, że się tam wykręcam, tylko że no jeszcze robię coś, nie? I tak nawet lepiej pogadać, jak tam się ktoś zgłosi, bo tam się zgłosili, tam ci Ariowie się zgłosili, tam im pogadałem trochę. Ktoś jeszcze. Tam ja nie mam jakichś oporów. Ja chciałem serdecznie panu podziękować za wiedzę i po części moim skromnym zdaniem potwierdzić wiele rzeczy, które pan mówi, jeżeli chodzi o te przeciwstawne gwiazdy na tej. Właśnie mi się przydarzyło coś takiego, że moja żona obecna pochodzi z 14 sierpnia, a ja jestem z 14 lutego. A i po przeciwnych stronach jest. Dokładnie po przeciwnej. I to, co nam się w życiu, co prawda, zaczęło układać i jej i mi, co prawda dopiero to jesteśmy od 3 roku, ale to, co właśnie pan mówi, to jest uzupełnianie się. Uzupełnianie, pełna tolerancja, pełne zrozumienie. No, doświadczyłem czegoś takiego, którego powiedzmy stanu poszukiwałem przez całe życie i dopiero znalazłem tutaj na Filipinach, odległych o tysiące kilometrów od mojego domu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą też mogę stwierdzić. Tak? To pan z Filipin aż tutaj z nami rozmawia? Tak.
No, pa. Pozdrawiamy Filip Manilię, Luzon, co tam jeszcze? Wyspę Luzon, my Wyspę Luzon. Dumagetę. Proszę? Dumagetę. My jesteśmy na wszystkie Negros Oriental w miejscowości Dumagetę. No, no, ja tak nie znam geografii tam Filipin, nie tam, tutaj chyba z 3000 wysp. Środkowe Filipiny. No, przeszło 7000 wysp. No, tam mój kolega był taki, Broniecki Waldek, ale mówi, że musiał wyjechać na Filipinach. Ale tam dużo Polaków jest. Tak, jest troszeczkę. Drugą rzecz, którą chcę potwierdzić, to pan mówił właśnie o roślinach. Nie tak dawno, jak w niedzielę, w sobotę i w niedzielę poświęciłem swój czas i wyjechałem w góry, takie dziewicze tereny. No więc narobiłem masę zdjęć, które w krótkim czasie postaram się przesłać tutaj na forum. Ale atmosferę, jaką się czuje i to, co przyroda ma nam do przekazania, do powiedzenia, to tylko chyba można w takich rejonach odczuć, czego się nie da odczuć w sztucznie wytworzonych parkach czy w sztucznie wytworzonych jakichś ogrodach. To samo można doświadczyć przez nurkowanie w otchłani wody, gdzie się widzi życie podwodne i podobne zjawisko występuje, gdzie człowiek docenia to, co odbiera. Jedno pytanie chciałem jeszcze zadać takie pokrótce, bo inni też na pewno mają wiele pytań. Czy uważa pan, bo ja też jestem no może nie najmłodszej daty, bo między nami jest różnica 9 lat niecała. Za moich czasów w szkołach uczono kaligrafię i w pewnym momencie wycofano ją. Czy to nie był celowy zabieg, żeby właśnie odwieść ludzi od tego właściwego pisma? Mało, że było kaligrafia, to jeszcze ona była na pewnych zasadach, gdzie było piórko i tusz. I no to nie. Właśnie nie byle jaki tusz, bo tusz czerwony był w nas. Ja pochodzę z Wielkopolski. Więc czy nie uważa pan, że to było celowe zlikwidowanie tego, żeby uniknąć jakby jednego z elementów prawdy? No na pewno. Bo kaligrafia jest najważniejszą ze sztuk. Jest ważniejsze jak malarstwo, rzeźbiarstwo. Najważniejsza ze sztuk to jest kaligrafia. Dlatego, że ona jest podłożem rozwoju duchowego. No, no właśnie to chciałem usłyszeć od pana, że tak, to tak, jest ale to, podłoże to, rozwoju duchowego. Tak, to, że to, ale to nie ja wymyśliłem. Naprawdę nie ja wymyśliłem. Ja rozumiem, tylko no, usłyszeć to z ust takiego promotora, to jest wielka rzecz, przynajmniej dla mnie. Dziękuję i oddaję głos. Dziękuję bardzo. Czy mógłbym zadać następne z moich pytań? No, proszę bardzo. Mówił pan o Majach i mówił pan o ich historii. Czy potrafi pan czytać właśnie teksty, które są pozostałością po Majach? A skąd? Nie. Wie pan, tam te cyfry trochę znam tak troszkę, ale to wie pan, to trzeba mieć czas. No tego nam tu brakuje trochę. No, a tak, ale to wie pan, żeby... To są tysiąclecia, i setki tysięcy albo miliony ludzi, którzy to robili wszystko, te badania, to i to jeden człowiek, to jest i to jest, no to by było setki działów, alfabet światła zrobić, literki, podzielić te literki. Wie pan, to
Ja się zajmuję jeszcze tam egipskim pismem i tam chińskim trochę. Znaczy nie tak, że ja jestem jakiś szpec, to broń Bóg. Bardziej istotą pisma się zajmuję, jak już tam rozpoznawaniem. A jeszcze coś, to nie dałby rady, nie przykro. A czy głagolice pisze się z prawej do lewej, czy z lewej do prawej? Poprawnie. Pisze się z prawej do lewej, z lewej do... Tak się kiedyś taki był system pisania, to się nazywa bustrofedon. Też to angielskie słowo jest. Jak W orał. W tą i z powrotem. Ale to mówię na... I dobrze jest pisać prawą ręką od lewej do prawej, lewą od... żeby pracowały półkule, zatykać jedno oko, zatykać drugie oko. Znaczy, ale to już wyższa szkoła jazdy, że tak powiem. Okay. Ale samo pisanie najzwyklejsze jest tą podstawą. I w ogóle się nie przejmować. I znam ludzi, którzy no, piszą lepiej jak ja już. Lepiej, szybciej, lepiej czytają. I powiem Państwu, że się bardzo cieszę, że, tak, że tacy ludzie są, że oni to zaczynają mocno robić. Bo to jest, to wszyscy powinni robić. Tamten, wracając do tego Bradena, to on udowodnił, że jak pierwiastek kwadratowy z 1% populacji jest w stanie zmienić pole morfogenetyczne, to na Polskę wypada 600 osób. A gdyby całą dobę policzyć, to trzeba 15 tysięcy. Żeby całą dobę ktoś pisał. Powiem Państwu tak. Dlaczego Rosja jest taka mocna jeszcze? Tam liturgia prawosławna odbywa się non-stop. I są specjalne klasztory, i to jest, są skupiska tych po kilka klasztorów, gdzie na piętrach odbywają się liturgie cały czas prawosławne w języku słowiańskim. Bo liturgia prawosławna odbywa się w języku słowiańskim. Nie w rosyjskim, bo to ktoś tam jak słucha i on tam wie lepiej, że to kacapy mówią po kacapsku, nie, po słowiańsku. Bo ja akurat chodzę do cerki autokefalicznej polskiej i tam się odbywa też po słowiańsku. No ale to już... A jaką by pan proponował edukację dla małych dzieci, żeby zaczęły pisać tą głagolicę? Dałoby radę jakoś to zaimplementować w szkołach, że to dałoby radę, żeby ludzie powracali do tego jakoś pierwotnie. Znaczy zamierzam coś takiego stworzyć, taki samouczek, ale ja nie sądzę, żeby to wprowadzili do programu nauczania. Ale często, często się zdarza, no nie bardzo często, że dzieci są na moich tych zajęciach, jak tam gdzieś kiedyś prowadzę. I jakby Państwo zajrzeli do Białczyńskiego na stronę i tam jest Patrycja z klasy piątej. I ona zrobiła takie, tam jest i troszeczkę o polu, to ja tam piszę o polu morfogenetycznym, pan Białczyński tam o innych rzeczach. Stukuje się białczyński.pl i Patrycja z klasy piątej z Warszawy. I tam jest taki, dziewczynka ma 12 lat, a od 2 lat już pisze głagolicą, ma od wieku 10 lat. Inne dzieci też piszą. Znaczy, jednym się chce, jednym się nie chce. No, trzeba by zrobić, to trzeba by zrobić jakiś grafik. I tam już kilka osób się zobowiązało, że zrobi, bo ja też nie mam na tyle czasu, żeby wszystko robić. I ta edukacja też powinna być o gwiazdach. Te bajki trzeba wrócić, nie? I też to masz w planie. Zadać pytanie o tych bajkach. Tak, i mam... Bo to jest bardzo dużo tych bajek. Ta bajka o rybaku i o złotej rybce, taka słynna, co jest, nie? To jest bajka o gwiazdozbiorze rybaka, gwiazdozbiorze sieci i gwiazdozbiorze złotej ryby. To są o gwiazdozbiorach. A tam są gwiazdy, które, tak bajka o czerwonym kapturku, to jest na, tamta jest na południowych niebiosach, a ta jest na północnych niebiosach. Bajka o czerwonym kapturku i tym myśliwym. Który tam ją z tym wilkiem tam. I to jest też o gwiazdozbiorze. A Ewangelie są też o gwiazdozbiorach
i psalmy są o gwiazdozbiorach, i bajki są też o gwiazdozbiorach. I te mitologiczne opowieści tam, jakie mamy o Herkulesach, jakieś inne, to wszystko są w gwiazdozbiorach. Czyli twierdzi pan, że większość naszej historii możemy zobaczyć po prostu na niebie? Znaczy, owszem, jak pisze Mikołaj Rej, to wszystko niebo. Wszystko jest na niebie. Także mówię, można do mnie napisać i książki, czy te, mówię o tą klawiaturę, te literki. I jak ci panowie jesteście na tych Filipinach, to ja bym proponował pokazać tym Filipińczykom i porównać z ich. Ja nie wiem, jak wyglądają litery, jakim oni, bo oni chyba łaciną się posługują, bo to katolicki kraj. Ale nie wiem, czy oni się tam posługują, czy mają w jakich, czy w ichnych tych starych historiach, czy tam nie ma jakichś literek, czy jakichś znaków, które są podobne do głagolicowych. Bardzo jestem ciekaw, ale przypuszczam, że uważny obserwator znajdzie. Postaram się dotrzeć do źródła, chociażby dlatego, żeby panu dać informację i dla samego samozadowolenia. Na dzień dzisiejszy poprzez to, że na Filipinach panowali Hiszpanie, a później Amerykanie, na dzień dzisiejszy młode pokolenie używa angielskiego. Nawet te młode pokolenie nie wszędzie znają Basaja czy inne języki, które tutaj występują. Tak mi się zdarzyło, że moja żona zna kilka tutaj regionalnych tych języków i posługuje się nimi biegle, jak również posługuje się biegle angielskim, więc tutaj nie będzie szczególnej trudności. W każdym bądź razie tych pismach starych, które już mi się udało gdzieś tam znaleźć po antykwariatach, mogę stwierdzić to, co pan mówi, że to właśnie jest. Ale zrobię zdjęcia, dotrę do dokumentów specjalnie, żeby panu to przekazać. No dobrze, bo przypuszczam, że będzie tam, będą się. A ja mam takie pytanie. Czemu warto znać głagolicę? Jakie korzyści? Zacznie człowiek żyć w innym świecie. Powiem panu, pan tak pytanie, a dlaczego pan ze mną rozmawia? Dlaczego tam, bo to pan się zgłosił, wczoraj były dwie, jedna z Warszawy osoba, jedna z Legnicy przyjechała do mnie, tam mnie zaprosili do Otwocka na wykłady, potem gdzieś tam, a ja nie jestem jakimś, no nie wiem jakby to nazwać, jakimś czarodziejem z Bagdadu. Tylko jestem zwykłym, szarym człowiekiem, który kocha głagolicę, pisze nią i za pomocą tej głagolicy, ona tak otwiera umysł, że ja poznaję świat. Ja rozumiem. Pismo, ja państwu, ja państwu tu takie rzeczy różne opowiadam, czy to z historii, czy tam z gwiazd, czy to podłożem wszystkiego jest głagolica. To, tylko to nie jest tak, że napiszę dwa słowa i czekam, aż mnie oświeci. Tak nie jest. Ja rozumiem. Tylko to, że pismo to jest taki jakiś system umówionych tam znaków graficznych. A tak, zna pan ciemną stronę tego? Nie sądzę, żeby była ciemna. No wie pan, teraz niby mówili wszyscy, weszliśmy z ery wodnika i każdy myślał, że będą zmiany na lepsze, a zapomnieli o ciemnej stronie, że jest dobro i zło, nie? Ja o tym mówię, no. Tak. Jeśli chodzi o głagolicę, to przede wszystkim, że ma wartość morfogenetyczną. Ma wartość morficzną, czego nie ma pismo łacińskie, które jest martwe. Tak, i w głagolicy nie ma nic. Powiem państwu tak. Co złego w głagolicy, to Mroziński. Bo gdzieś coś naknoci. To z niewiedzy po prostu. A tam jest jedynie dobro Boże. Nie ma niczego. Ja może tak mówię po katolicku trochę, no bo takim językiem się posługujemy. Ale to jest to najwyższe dobro.
Wie pan, no najwyższym dobrem też jest miłość, ale żeby miłość poznać, to trzeba tą drugą stronę medalu zauważyć. O to mi chodziło, ale okej. Tak, ale później to nawet... Nawet dostępu nie ma wtedy zło do człowieka. To takie przemiany w człowieku następują, że nieraz to się, wie pan, aż śmieszne to jest. Aż się śmiać chce, jak się patrzy na innych ludzi. To wcale nie jest z mojej strony jakieś wywyższanie się, broń Boże. Broń Boże, daleki jestem od tego i też nigdy, jak państwo zauważyli, nie pretenduję do jakiegoś stanowiska przywódcy duchowego, jakiegoś szeryfa, jakiegoś, no nie wiem, papieża czy patriarchy, kogoś takiego, broń Boże. Daleki jestem od tego. Nie. I to jest, tu jest, w tej głagolicy jest to piękno, że to jest takie brzydkie słowo, powiem, urawniłowka, nie? Że to jest taka organizacja pozioma. Nie ma nikogo, nikt nie jest większy, ani nikt nie jest mniejszy. No właśnie, nie właśnie. Wiem. Tak, i taka, i to jest, i można taką organizację nawet stworzyć, bo jak widzę na przykład tam jakieś środki oporu, będą wiązali partie, stowarzyszenie, fundacje, teges, szmeges, szef, zastępca, skarbnik, komisja rewizyjna. Dla ludzi posługujących się głagolicą jest tylko organizacja pozioma. Nie ma, że żaden łepek nie wystaje do góry. I mój łepek też nie wystaje do góry. Dawno odkryłem, że hierarchia jest podstawowym systemem, który utrzymuje to, co mamy dzisiaj, jako efekt tego, co mamy. Hierarchia jest nienaturalna i niekorzystna. I dzięki hierarchii można robić to, co robią. Tak, ale nie przyjmują, nawet ci protestujący nie przyjmują takie formy, jakie są dostępne. To, ja już tam nie będę do tego Gandhiego uderzał, bo to nie ma co, bo to tam była zupełnie inna sytuacja. Tylko gdybyśmy stworzyli odpowiednie pole morfogenetyczne w Polsce, to element niepożądany wyniesie się z kraju, i element niepożądany nie będzie miał do niego dostępu. Takie jest moje zdanie. Znaczy o tej organizacji poziomej to mówi profesor Brzeski też. Ja tam wieloma sprawami się z nim, znaczy nie zgadzam, no moja prywatna sprawa. Ale organizacja pozioma, czyli nie ma nikogo większego, ani nikogo mniejszego. Piszą głagolicy. Czyli nie hierarchia. Nie hierarchia, tak. Ale wszyscy ja jesteśmy. Tak, wszyscy jesteśmy równi, nie? Czyli bazą wszystkiego jest pewien poziom duchowy, który bazuje na tym, między innymi, co pan mówi, i dopiero ta świadomość funkcjonowania w taki sposób, gdzie baza duchowa jest znana, może spowodować pole morfogenetyczne, które automatycznie ustawi, tak jak pan mówił, że ci, którzy są niepotrzebni, się usuną. Powiem państwu taką historię. Pamiętacie, jak były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji? I polscy politycy powiedzieli tak: nie jedziemy. A ja mówię tak: duch Rosji ich nie wpuści. Taka jest moja interpretacja. Tak jak Mickiewicz pisał: bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy. I myślę, czy tutaj Polska się już wpisuje w to. Ale na tematy polityczne nie będziemy dyskutować, bo na pewno nas ktoś podsłuchuje. 200%. My mamy taką nadzieję, bo my się ich nie boimy. Nie, ale to... Znaczy ja nie potrzebuję tam o polityce gadać, bo ja się mało zajmuję. Interesuję się, ale nie należę do niczego i tam nie zamierzam.
Tak, zajmę chwilę słowa, jak mogę. Ja w życiu uczyłem się 17 języków i zauważyłem, że dużo języków, na przykład skandynawskie, jak i tureckie, mają bardzo podobny, bardzo dużą ilość wyrazów podobnych do języka polskiego, a na przykład taki język japoński ma bardzo właściwie ten sam akcent jak Polacy. Także mogę potwierdzić. Znaczy, może... Proszę. Bo język, znaczy taki prawdziwy język, taki Japończyk nawet tłumaczy, jest taki film z takim, ja tam ze dwa filmiki oglądałem z nim tam. On tak bardzo porównuje właśnie tę mowę i mowę, no szczególnie japońską do polskiej i tam on zauważa bardzo dużo podobieństw, ale to mi się wydaje, że język japoński, ta kultura jomon, jaka była japońska, to jest na wskroś kultura słowiańska, ta jomon, najstarsza kultura Japonii. Ja też nie znam tam tych... I dopiero czasy szogunatu wyparły tą kulturę jomon i powstała ta kultura japońska, ale oni jednak opierają wszystko na tradycji kultury jomon opierają. I to chyba byli Ainowie albo jakiś inny lud, który został zdominowany i wypędzony z Japonii. No dobrze, możemy państwo. Proszę. No, może na następny raz się umówimy, bo to ja się wyczekałem, kurde, zanim się połączyło, zanim co. Ale miło, że państwo posłuchali. No to takie trochę rozrzucone. Później, to jak będziecie państwo oczywiście chcieli, to bardzo chętnie damy raz na jakieś dwa tygodnie, możemy coś tam pogadać, nie? Będąc wdzięczny za poświęcony nam czas, energię, którą nam podarowano w naszą przestrzeń. Rastamy nią. Dziękujemy. Trzymam pana Tadeusza za słowo, że jest możliwe następne spotkanie, na co serdecznie liczę. No to coś przygotuję takiego tam, powiedzmy, o literkach trochę więcej, o pojedynczych literkach. Tylko zobaczę, jak się państwo będą sprawowywać, czy będziecie pisać o te alfabety, czy ktoś coś próbuje pisać, nie? Choćby trochę, no. Bo mówię, i klawiatury tam są i takie inne rzeczy, że można coś tam można popraktykować. Robimy reklamę i weźmiemy się za to. Ja prawdopodobnie byłem mały, to tak brzydko pisałem, że myśleli, że to jest głagolica. 100% takim pisałem. Państwo, ja mogę powiedzieć z mojej strony, ale myślę, że tutaj nasza społeczność podzieli to, że warto na pewno w tym kierunku pójść. Bardzo dziękujemy panu za poświęcony czas. Ja mam tylko taką prośbę, żeby można było te audycje nagrywać. Dlatego, że no tutaj jakby nie było, społeczność filipińska jest bardzo zainteresowana i chłonna i niektórzy nawet nie wierzą w to, ale już tutaj dla pewnego środowiska tłumaczymy z żoną pewne przekazy, które na przykład podaje Darek Kwiecień w swoich krótkich filmach, bo są tak zainteresowani historią tego, co się działo w Europie, w Polsce, bo oni pojęcia nie mają, a zapatrywania ich są bardzo podobne do naszych, więc oni też czują to, że to, co się dzieje na co dzień wokół każdego, no nie polega na prawdzie, że to wszystko jest zakłamane i też starają się, dążą do prawdy. Znaczy, nagrywać można głos, nie? No to jak państwo nagrywają, to proszę nagrywać. No cóż. Chyba, że wizję to trudno zrobić, bo wizja to się będzie ginął. Że ja mam lichy internet kablowy. No nam głównie chodzi o to, żebyśmy mogli przetłumaczyć. Poświęcimy się i trochę czasu to zajmie, bo jednak z polskiego trzeba to przetłumaczyć na angielski, a później na Basaja,
ewentualnie dla tych, którzy posługują się Basaja, bo oni wolą z Basaja, jak na co dzień rozmawiają przynajmniej te roczniki naszego wieku, tak? A ci młodsi to tylko używają praktycznie angielskiego, mało którzy owszem, porozumiewają się Basaja, ale to jest tak jak Polacy będący na imigracji zapominają nieraz o swoim języku i bardziej używają języka tego, którego używa się na co dzień w urzędach, w szkołach, niż języka, którego kraju pochodzą, bo to się zdarza na imigracji, szczególnie w tych rodzinach, gdzie nie zwracają uwagi na to. Wie pan, to przepadli już ci, co po angielsku mówią. Szkoda ich, ale już po nich jest. No to też powtarzam wielu osobom, to jednak nie wszyscy chcą wierzyć. Trudno takim osobom przetłumaczyć pewne rzeczy. To samo doświadczamy tutaj, jeżeli chodzi o syna i synową tutaj żony. No to, co oni wyrażają, a są w tym systemie no, od dziecka, no naprawdę zwalczają moje poglądy i powiedziałem na forum któregoś dnia, że ci ludzie są straceni, no nie chcą mi wierzyć. No chylę czoła tym, którzy by się podjęli ich nawrócić, przetłumaczyć, że to nie jest tak, jak oni są utwierdzeni z tym, co im przekazano w szkołach i co uczą ich teraz. No język angielski to powstał w dziełach Szekspira, które zostały nawiasem mówiąc zrabowane w Polsce, te dzieła Szekspira, bo żadnego Szekspira nie było, tylko Wielka Rada Królewska Angielska przepisała te w tym nowym, nowoangielskim i to jest język diabła, którym się posługują właśnie te kraje i ci ludzie, nie? I to jest najsztuczniejszy z języków. Tam ja się wtrącę. Zwinąć, dlaczego to jest język? Bodziu, powtórz jeszcze raz pytanie. Bodziu, przepraszam cię. Czy mógłby pan powiedzieć, dlaczego angielski jest sztucznym językiem? No, sztuczny język, dlatego że on dopiero pojawił się w dziełach Szekspira. Tak nie było tego języka w ogóle. To jest sztuczny język utworzony przez Tajną Radę Angielską, Królewską w Wielkiej Brytanii, w Anglii. I dopiero w dziełach Szekspira się pojawił. A co było wcześniej? Staroangielski. Staroangielski. Jak pan weźmie sobie Robin Hood i w drugą stronę niech pan to przeczyta, Robin Hooda. Duch nie robi. Duch? Duch lasu tak czy dosłownie duch? Po polsku duch? Tak. Duch bir. Nibor. Duch Nibor. Ale boru, to duch boru, duch lasu. Tak mi się wydaje. Znaczy, ja nie znam angielski, na niemiecki znam i rosyjski. I trochę starocerkiewnosłowiański i ukraiński. Na temat angielskiego mogę się wypowiedzieć krótko. Zanim on powstał przez Szekspirem, to tak właściwie ten staroangielski rzeczywiście jest językiem nordyckim, czyli normańskim. Dopiero przed najazdami wikingów panował ten oryginalny, jeszcze nie wiem, czy to piktyjski, czy celtycki język. No możliwe, wie pan, to już też szkoda czasu. Wiele rzeczy, wieloma rzeczami, bo to są na pewno atrakcyjne rzeczy, ciekawe, ale co to daje? Nie? Co to daje? Nic nie daje. Po niemiecku tam Weiss to jest siew w drugą stronę. Preis to jest sierp w drugą stronę, jak czytam. I tam wiele, jeszcze wiele. Tam Rosjanie tłumaczą, jak to tam
Small po angielsku, no to jest mały, nie? Small, small, ale to mal mały, nie? Tam no, to takie, to trzeba się znaczy tym zajmować, a to szkoda czasu. Znaczy, według mnie szkoda czasu. Jest tyle ciekawszych rzeczy do przejrzenia, do poznania, że i to nasze, nawet ta nasza mowa, nie? Jak Poznań, to jest morfem po, z i nań. To jest tak jakby jakiś taki ciąg myślowy. I jak nazwy miejscowości, mamy tak najładniejsza taka nazwa, taka składająca się zaimków, uniejów jest, nie? Uniejów. I ta mowa zaimkowa, jak była w języku słowiańskim. Jak to można rozkładać? Także te angielskie, niemieckie czy francuskie, to gówno wszystko. I w tych morfemach, jak można, jak mówię to słowo, jest uniejów, to my sobie wymawiamy uniejów, a to jest uniejów. Z zaimków się składa. U to jest zaimek miejscowy, niej zaimek osobowy i ów zaimek osobowy. I z trzech zaimków mamy złożoną nazwę. Ja się trochę wtrącę. No proszę, jeszcze. Tak, halo. No ale mnie jakoś huczy ten mikrofon. Nie wiem, czy mogę gadać, czy mnie słyszycie. No nie pani. Strasznie piszcie. Strasznie dwa razy słyszycie. Może jakbyś na chwilę wyłączyła głośno mówiący i wtedy będzie lepiej ciebie słychać. Nie wiem jak. Lucysia, napisz pytanie do Sewianina i on przekaże to, co chciałaś zapytać. Może ten sposób. Ja na chwilę wyciszę pana tutaj Tadeusza i wtedy nie będzie tego przybicia i wtedy będziesz mogła mówić. Tak to zrobimy. Możesz zadać pytanie. A jest tak bardzo źle, że nie słychać mnie? Już jest dobrze, zadaj pytanie, bo ja wyciszyłem mikrofon pana Tadeusza, to wtedy nie tworzy się przebicie. Jak zadasz pytanie, odciszę pana Tadeusza. Dobra. No, chodziło mi o ten morfemy, bo akurat ja uczę dzieci tutaj o tych morfemach w języku, w skandynawskich językach. To jest trochę tak jakby inaczej. To nie są, no, sylaby to co innego, a ten morfemy, no to właśnie jest jakiś tam prefiks i jest to słowo najważniejsze i tam potem jakiś sufiks. Tak jak na przykład niewiedzący, czyli nie, to jest jakiś prefiks, a wiedz, czyli coś wiesz, coś jest o wiedzy, to jest ta baza. I oncy, no to ten sufiks, no. No i tyle. I nie wiem, do czego to mam ja, czy te dzieci mają to użyć i jak można z tego zrobić jakąś mowę pisownie. Można, ja w tym nie widzę żadnej komunikacji. To takie, żeby nie rozwlekać, małe moje pytanie. Okej. Okay. Znaczy... Tadeusz, włączony mikrofon. Tak, tak. Ale tutaj nie mówimy, bo tutaj nawet to, co pani mówi, to nie są morfemy, bo prefiksy i sufiksy, czy te takie, po polsku to się na prefiks, ale mniejsza o tym. Więc ten prefiks może być morfemem, ale nie musi być morfemem. I tutaj jest mowa o tak etymologii leksykalnej, czyli tak jak obecnie w polskiej nauce jest, czy w innych naukach pochodzenia, tych językach pochodzenia łacińskiego i tylko te pojęcie zasadnicze jak jest i jakbyśmy powiedzieli dom i domek, a nie rozpatrujemy tego do i m, na przykład jakbyśmy to podzielili morfemi na dwa morfemy, do i m, to jest wtedy podział morfemiczny. Ja nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę, bo ja nauczycielem nigdy nie byłem.
I w tym wypadku, o którym pani mówi, to mamy leksykalizm, a nie podziały morfemiczne. To jest coś innego. I tak jest rzeczywiście. I ten podział sylabiczny do tego pasuje, i ten prefiks, i sufiks. Jak się ten wewnętrzny nazywa? Bo jeszcze jest wewnątrz się wkłada w słowo. Także to jest dwie różne sprawy. I na przykład powiem tak. Czy państwo słyszą? Tak, tak. I na przykład tak jest takie słowo zło. Zło. Zły-o. Nie? I my rozumiemy coś, posługując się, używając tego słowa, chcemy wyrazić to jakoś. Jeżeli wyrażamy coś tym słowem, to najczęściej jest to negatywizm. Tak? Zło to jest negatywizm. Coś bardzo złego, niedobrego i tak dalej. I nasze rozumowanie jest okej. Natomiast w podziale morfemicznym, i to się zapisuje to w języku słowiańskim w ten sposób. Literka Z, potem jest jer, czyli mamy morfem z i lo, czyli morfem lo. I w tłumaczeniu teraz na ten język, jakim my się posługujemy, to znaczy pochodzący z krainy lo, z krainy dobra. Bo my mówimy na przykład, człowiek rodzi się z łona, z łona. No to czekajcie. To coś jest nie takiego. Jakbyśmy to, bo jak patrzymy na to leksykalnie, tak jak pan, jak mówiłem przedtem, leksykalnie, no to jest dobrze. Zło i złona, nie? Bo to jest. Tylko to całe pojęcie rozpatrujemy. Nie rozpatrujemy pojęcia morfemicznie. I jak mamy złona, to jest z, jer, lo, jer i na. I z krainy lo wydostał się na zewnątrz, czyli z Bożej krainy przyszedł do nas ktoś. Także my rozmawiamy o bardzo różnych, tak jak tutaj sobie rozmawiamy, jeżeli byśmy zaczęli to tłumaczyć morfemicznie, to my to rozmawiamy o bardzo różnych sprawach. Nie wiem, czy mnie państwo zrozumieli. Jak wygląda podział morfemiczny, a jak podział ten sylabiczno-leksykalny? To są dwie różne sprawy. To o tym mówiłem, że te nasze podświadomości nie rozumieją tego języka. Ja też nie znam wszystkiego, absolutnie, bo to był taki mądry, żebym z nikim nie chciał gadać. I żartuję sobie oczywiście, nie, ale to... To jest tak, że to zupełnie inaczej wygląda. No dobrze. Bo wie, żona czeka, żeby mi to wyłączyć, bo chce iść spać. To ja od razu bardzo panu podziękuję, że pan spędził z nami tutaj trochę czasu. Przepraszam, że jest tak już późno u pana. U mnie jest trochę wcześniej, w innym też kraju tutaj siedzę. Nie wszyscy siedzą w Polsce tutaj. Tak jak tylko dla informacji powiem, że są Filipiny, jest Anglia, jest Belgia i też jest Polska i pewnie ktoś jeszcze skądś inny. Ja osobiście bardzo dziękuję. Nigdy się nie spodziewałem, że będę mógł z panem porozmawiać po tym, jak widziałem pana wykład z 2016 roku na Porozmawiajmy. Wreszcie się wypowiedzieć. Z mojej strony to na razie tyle. Bardzo dziękuję. No miło usłyszeć. Tym bardziej, że udało się panu utrzymać wszystkich do samego końca, więc to naprawdę jest bardzo duży szacunek. Bo słucha się dupą. Ile dupa wytrzyma, nie? To dupą się słucha, nie usza. O! Dla informacji dodam, że było nawet przez jedną chwilę 33 osoby. To jest dużo jak w naszą skromną grupę. Tak? Miło, bardzo miło. Ja wiem, że możecie państwo, ten pan, to ja,
Pan Leszek, to no, można zadzwonić, czy Leszek, no. Pan Leszek. Okej. Okay. Przypomnę się. Na Messengera najlepiej. No, na Messengera. No, ja telefon też tam odbieram czasem, nie wiem, jak nie rozładuję, gdzieś go nie zapomnę, nie? Ale proszę zadzwonić, a chętnie coś o literkach, może takie same pytania zrobimy. A ma pan może własną stronę internetową z rzeczami, które pan wykłada? Miałem, ale nie mam i nie mam ich to założyć, a nie mam czasu, żeby siedzieć, bo to trzeba by odpowiadać ludziom, żeby to... No, ja też się staram, pan do mnie, ten Leszek zadzwonił, czy mogę? Proszę bardzo, staram się nie lekceważyć ludzi. Tyle, co mogę, jak mówię, dzwonią do mnie, to staram się ograniczać rozmowy. Nie dlatego, że jestem takim jakimś zarozumialcem, tylko że ja bym musiał siedzieć i gadać ze wszystkimi na okrągło, nie? No to też tak trochę, no, trochę to, no coś tam robię i... No i trochę tam dychać chcę też, no, że... Ja mam takie pytanie, jeśli można. Nie słychać. Co prawda dzieli nas ogrom kilometrów, ale czy... Halo? Halo, halo? Tak, tak. Jakiś pogłos idzie, nie wiem dlaczego. Bodzio, możesz coś z tym zrobić? Tak, tak. Okej. Ja ze względu na odległość i trudności komunikacyjne my używamy w większości albo Discorda, ewentualnie WhatsAppa, mniej Messengera, ale czy będzie można z panem porozmawiać na WhatsAppie, a jeżeli nie, no to będziemy próbować przez Messengera się z panem skontaktować. Tu już musi żona odpowiadać, bo ja nie wiem, o czym pan mówi. Przez Messengera możemy można rozmawiać, bo nie mamy WhatsAppa. Dobrze, a jakieś namiary na państwa Messengera? To znaczy się... Tak dokładnie nie wiem, jak panu wytłumaczyć. To znaczy, mąż jest na Facebooku. No i jest Messenger przy aha, Facebooku. Dobrze, to znajdziemy. Okay. To już wiem. Także dobrze, proszę tam dziękuję jakąś bardzo. Wiadomość napisać i ja odpiszę. Ja, jasne, my się dostosujemy do państwa godzin czasowych. Nie słyszymy nic. No niestety Ernest jest na Filipinach, u niego czasem internet nie pozwala, żeby czasem go przerywa. No, możliwe, że to jest ta odległość. Chcemy nadwyrężać państwa dobroci. Pięknie dziękuję wszystkim biorącym udział w spotkaniu. Państwu za zaangażowanie się w nasz projekt. Rozdawanie wiedzy bezwarunkowo, altruistycznie. Jesteśmy wdzięczni. Kim? Państwu Mroziński. No i Leon, jakbyś tam oczywiście mógł, bo nie każdy ma Facebooka czy Messengera. Oprócz tego, jak jeszcze się można skontaktować i tyle. Jakby ktoś chciał coś wiedzieć. To był mail. Powstał również na naszym serwerze. Można wysłać wiadomość, jeśli pan Tadeusz się zechce zainteresować tą aplikacją. Też będzie miał z nami kontakt. Też możemy korespondować, rozumiem, tak? Przez tą aplikację możemy z państwem się porozumiewać, czy państwo z nami, tak? Tak, dokładnie. I na prywatnie, i zbiorowo. No nie wiem. Wideokonferencje można pisać na prywatnie do każdego, który tam kliknąć ikonkę. Mhm.
można prowadzić konwersację osobistą. Aha. Także proszę próbować przez tą aplikację się też połączyć z nami, jak no to może, może uda nam się odebrać. Dobrze, dziękujemy. Dobrze, może już nie zdrażać, bo chyba każdy jest zmęczenie. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że jeszcze będziemy się słyszeć. Jeszcze tak, rzeczywiście. Dziękujemy, kończymy spotkanie. Do miłego. Żyjcie zdrowo i w dostatku. Dziękujemy, dobranoc. Dziękujemy wszystkim, dobranoc. I do, dzień dobry zarazem. O, komu dzień dobry, to dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkiego dobrego, czekamy się do środy. Pozdrowienka, cześć. No, państwo mrozińscy już nas opuścili. Pytania, jak wyszło? Dziękuję wszystkim bardzo. Myślę, że każdy poczuł jakąś satysfakcję z tego spotkania. I bardzo fajnie na to pewno opowiada. Trzeba przyznać, że potrafi to robić. No i na pewno wiele z nas skorzystało w takiej czy innej formie z inicjatywy Leszka, za co mu chwała i duże podziękowania. No, ja i na pewno myślę, na pewno jeszcze się spotkamy z tym człowiekiem, żeby można więcej wiedzy uzyskać. I teraz może po tym spotkaniu wielu, że tak powiem, spojrzy inaczej na to wszystko, co próbujemy ogarnąć. To tyle ode mnie. I dziękuję wszystkim za spotkanie, za miło spędzony czas. No i polecamy się na przyszłość, do środy, do spotkania. I to, co mieliśmy zrobić dzisiaj, uczynimy w środę. A to co, ty już uciekasz? Przecież u ciebie ranek. No przecież u mnie się już siódma zbliża, to wiesz, że ja obowiązki mam, tak? Nie mogę zaniedbywać obowiązków, no. Wam się dopiero północ robi, tak. Ale w ciągu dnia i nocy jesteśmy dostępni, także kto ma ochotę do kontaktu, to bardzo proszę, a my musimy się skupić jak najszybciej, no, opanować Chiny, żeby powysyłać to, co czeka na wysyłkę, więc proszę się nie dziwić, że wracamy do pracy od siódmej. W takim razie przyjemnego dnia i miłej pracy, a wam wszystkim do usłyszenia, do środy. Trzymajcie się ciepło. Dzięki wam bardzo, cześć. Również cześć, do usłyszenia. Dla zainteresowanych, którzy nie wiedzą, kim był pan Tadeusz, to jedynie mogę odesłać na tą chwilę na szybko na YouTube'a, wpisać Tadeusz Mroziński. Tam są naprawdę, jest dużo filmów, co przedstawia właśnie Tadeusz. Ciekawe, naprawdę ciekawe rzeczy to są. Nie wszystko jest też na YouTubie, tak jak mówiłem, na Porozmawiajmy TV, ale Alex ściągnął to z YouTube'a, albo mu YouTube to zablokował i klikuj do siebie na stronę, porozmawiajmy. Podziękowania, Bodziu, jeszcze dla ciebie, Sewianina, za obsługę techniczną tej całej tego dzisiejszego spotkania. I proponuję przygotować sobie może pytania na następny raz. Tak, żeby albo samemu zadać, ewentualnie, jeżeli ktoś no, nie ma odwagi, czy nie chce sobie gdzieś to zapisać, że będziemy mogli zadawać te pytania, żeby skonkretyzować to, co każdy chce uzyskać.
Halo, halo? Pospali. Ja mam pytanko tutaj, bo ja czytam ten z ZUS-u, bo mnie nie było. Ten Dominik ktoś tam jakiś wysłał. Czy on odzyskał tym pismem pieniądze? Kto to jest w ogóle? Bo tam jest jakiś wzór, nie? Co mieliśmy to mówić? To znaczy tak, ja ci powiem w ten sposób, że wnioskować jak najbardziej możesz, tylko ale musisz się spodziewać. Ja znam ludzi, którzy uzyskali, ale to nie uzyskasz pełnej kwoty, którą powiedzmy zgromadziłeś, bo oni oczywiście pod różnymi pozorami sobie jakieś odliczenia 100 tysięcy robią. I tak jak wykiwali z tych OFE ludzi, tak będą robić wszystko, żeby jak najmniej albo wcale nie wypłacić z tego, co zgromadziłeś. Ale nie wiem, czy to można później na sprawę założyć sprawę sądową o odzyskanie. Nie znam kogoś takiego, co by to zrobił. Ale mogę poprosić. No właśnie, bo to takie, widzę takie pismo. No tak, wiesz, to bardziej chodzi o to, że przestaje płacić i nie chce płacić składek ZUS-owski. Aha. A czy odzyska, no to wiesz, dalsze pytanie, jak oni do tego podejdą, tak? Bo wiesz, jak sobie zrobi i wyliczy koszty, że mieli koszty takie, a oni zawsze będą robić, że mieli koszty takie, że nic swojego kapitału nie zostało, no bo na dzień dzisiejszy tak brakuje pieniędzy w ZUS-ie. Nie ma się co oszukiwać, bo na kraju tyle, że trudno będzie je odzyskać. Ale czy w takiej formie później pójść do sądu cywilnego, zaskarżyć i się odzyska? Można tu polemizować i spróbować no, powiercić dziurę w tym. Okej? Okay? Halo, halo? Słuchajcie. Nie, to no przeczytam ja sobie. Okej, okay, moi mili, bo to już 7 zbliża, a ja nie chcę być gołosowny. Muszę swoich obowiązków dopełnić. Także dziękuję wszystkim, każdemu z osobna i wszystkim razem za udział w dzisiejszym spotkaniu i sami widzicie, że jest nas coraz więcej, jak słusznie Bodzio zauważył. Ja też właśnie liczyłem, aż się za głowę złapałem. I może dobrze będzie, żeby każdy kogoś jeszcze przyprowadził, no to już będzie nas spora grupka wtedy. Także do środy, do następnego spotkania. Wszystkim miłej nocy. Ja też się żegnam. Do widzenia, dobranoc. Okay. Dobranoc. Która? Rafał. Jestem. Co tam? Halo. Bodzio, co tam chciałeś? Bodzio. O, połączenie mi się zresetowało. Nie, myślałem, że natura ma ten. Natura ma numer do Neo Matrixa. Chciałem, tego Rafała mi chodziło, naturę. Czekaj, no nie słyszałem, bo czytałem, mów. Do kogo? Czy masz numer telefonu do Matrixa? Kurde, nie wiem nawet. Musiałbym zobaczyć, ale nie wiem. Od Przemka? No, Przemka. No, kurde, nie wiem. Może mam, nie wiem. Bo ja nie wiem. No to macie na tym drugim telefonie, czy mam. Jak ten, to ci wyślę, jak będę miał od niego. No bo się nie pojawia też już parę dni i się zastanawiam, co jest grane. Przema też nie ma? Przemo. No. A muszę zobaczyć w kontaktach. Domin zniknął, Matrix tu zniknął. To od kiedy go nie ma? Długo go nie ma?
No i ja go nie widziałem już parę dni. O kurde. Nawet więcej niż parę, że tak powiem. No to pierwszy słyszę. To on nie był tu na spotkaniach w ogóle? No, dzisiaj nie. W tamtym tygodniu nie przypominam sobie. Napiszę do niego na tym, ale... Ja też tam uciekam, miłego wieczorku. No, miłego. Bożo, ty chcesz kobieta jest. Która zna, umie odczytywać hieroglify. Znam taką kobietę. Nie wiem, czy w Polsce ktoś jest taki, nie? A skąd ona jest? Z Olsztyna. A mówię się. Kobieta ma taką wiedzę, że no naprawdę jutro może zadzwonię do niej, wiesz? Może tu będzie chciała, ale no takiej osoby nie znam, nie? Kto ma taką wiedzę. Też kobieta starsza, 60 coś lat ma. Także te hieroglify, czy w Egipcie, to ona odczytuje tak, jakbyś normalnie książkę tyś czytał, nie? I nie tylko te języki, klinowe też, taką wiedzę posiada. Nie wiem, czy ktoś w Polsce taki jest w ogóle. Także jutro, jak będę rozmawiał, no to się spytam, czy by tu weszła, czy będzie umiała tu wejść w ogóle na takie. Witam. To co, już można gadać? Czy nie? No mów, mów. Tak, tak, już od dawna. No to gadajcie, ja posłucham. Ja czytam, ja jestem do tyłu. Bodzio? Ty śpisz? Już prawie. Właśnie słyszę.
To jest też to jest ino jakiś ten człowiek, istota żywa, władza, zwierzchnia. To jest ino taka proforma, nie? Napisana. To tak wszystko jest... Co to jest w ogóle? Aha, to jest zawodowy Polak. Dobra, już wiem, o co chodzi. To jest ino taki wzór. To patrzysz? No, patrzę się, bo mnie nie było, co jest tutaj wklejane w dokumentach. Seweryn to tu wkleił, tu te pliki na dole są od dwa tylko z ZUS-u i to czytam. Hejka, hejka, jesteście jeszcze tutaj? Halo? Ja jestem. Jeśli ja ktoś jestem. Jeśli ja ktoś jestem, rozmawiać, śpię. Śmiało. Ja jestem. Nie, jak rozmawiać, no co? Radio czy co? Jestem. Aha, no nie, to żeby śpiewać, nie ma problemu. Sami swoi, to pewnie, że mogę. Ale już na mnie pora. O, mam Majko. 0001. Witam, nowy dzień, 23 marzec. What? Który? Więc żegnam komu to. Miłe. Co, natura? 23 już jest? Jo. Od minuty. Wiesz? No ja nawet nie wiedziałem, który jest miesiąc, a ty mi tu o dniu mówisz. Ho, o godzinę. No co, Róża? No co, Rafałku? No. Co tam w ogóle? Nic nie co tam. Ja tam nie wiem, czy jestem, wiesz, nagrywana, czy nie wszyscy nagle się, wiesz, poza to nie, mykami, to nie było na, chyba. Nie było. Chyba nie było? Było, nie jest było. Wszystko. Wszystko jest. To
Dobra, ale wiesz co, ja idę sobie gdzieś, a ty sobie czytaj. Czytam, bo cię tego jest dużo. Nie, już nie będę czytał, idę sobie jeszcze nogą poruszę, żeby mi nie drętwiała. Ubiegaj. Nie, poruszaj, poruszaj. Ale nie tą nogą, co myślisz. Nogą, prawą, lewą. 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 Słuchaj, nie wiesz, jaki jest dzień, która jest godzina, a wiesz, o jakich nogach ja myślę, tak? To jest dobre. No, ja wiem, co ty myślisz. No, widzisz? Ania, ja jesteś? Nie ja macie. A ja dzisiaj byłem u lekarza, jakie numery tu są w Polsce? Jestem, troszeczkę słucham, gdzieś tam jednym uchem, drugim. A innego dnia. Dobrze, dobrze. No to słuchasz, co tu natura tu opowiada. A nie wiem, no, niech opowiada. Co ja opowiadam? Tak, opowiadam. Co tam u lekarza? No kurde, jak ludzie są wystraszeni tutaj. Ja dzisiaj też byłam. Ale idę przez ten lekarza, tak. Jeszcze sobie gdzieś tam chodziłam. Mówię, mam was w nosie. Chodzę bez maseczki. I słoneczko tak ładnie świeciło, ale takie mroźne, ale już w sumie wiosnę czuć w powietrzu. I nikt mnie nie zaczepił. Oczywiście ludzie w maskach, tak pochowani, jacyś pokurczeni, tacy malutcy. No i nikt mi uwagi nie zwrócił, ja nikomu. No i tyle. Tyle w temacie. Ale ja byłem sobie załatwić ortopedę, bo dzisiaj miałem termin jakiś. Ja się kapuję, do, nie no dzisiaj, no do dzisiaj miałem termin. I poszedłem prywatnie, załatwiłem, to za tydzień będzie ortopeda. Ale mówię, idę zobaczyć takie, jak jest służba zdrowia tu, nie w Polsce. Kto to mówi teraz? Kto tak śpiewa? Śpiewianin. Dobranoc. Kończył nagrywanie. No myślę, że to ten przyszli. Co piłeś? Ksiądz jakiś. Ty, Seweryn, ty masz taki kościelny głos. Amen. Bogu rodzice zaśpiewaj. Zresztą. No. Bogu rodzice. Jest też dobry tekst. Okej. Kimono to Japoniec, tak? Też mami się nie chwalę z haftowanym smokiem, oryginalny z Chin. Nie, z Japonii przywieziony, sorry, to nie były Chiny. No. Dobrej pam. A ja sobie kawkę zrobię i będę czytał. Kawkę sobie zrobię, będzie czytał. No.